Przyliśmy biegiem w stronę chat, schowaliśmy się za ścianą i załadowaliśmy broń. Słychać było strzelaninę, pociski smugowe ciały powietrze. Nocą, gdy pada śnieg, trudno odróżnić swojego od przeciwnika. Strzelasz instynktownie, trafialiśmy więc także naszych, nasz oddział został rozproszony, łączność pomiędzy jednostkami przerwana. Kapitan von Baring i porucznik Harder zebrali kilku ludzi. Kryjąc się za chałupami i zaspami, pobiegliśmy z powrotem przez wieś. Po drodze natknęliśmy się na jednego z siedemnastoletnich rekrutów, który dostał pociskiem dum-dum. Strasznie wrzeszczał, kręcił się jak bąk, a później tylko zgiął się w pół. Ciężki karabin maszynowy zaczyna walić w nas z lewej, kule wirują w śniegu koło martwego rekruta. Docieramy do chaty, wpadamy do środka i bez tchu rzucamy się na podłogę, ale ledwie weszliśmy, gdy dwójka niskich ludzików w futrzanych czapkach z dalekiej Syberii pokazuje się w drzwiach. Seria śmiga po chacie, huk wystrzałów prawie rozrywa bębenki w uszach. Jest nas osiemnastu. Leżymy jak nieżywi i prawie wierzymy w to, że jesteśmy martwi. Nagle wszystko kończy się tak jak się zaczęło. Rosjanie wybiegają, bo usłyszeli głuche eksplozje granatów. Znikają w mroku nocy. Próbujemy ich gonić, ale tylko potykamy się i grzęźniemy w głębokich zaspach. Tracimy resztki sił. Chwilę później leżymy, dysząc z trudem i odczuwając bolesne napięcie gałek ocznych. Leżąc w śnieżnej zaspie, stajemy się niewidoczni. Przykryci białym, maskującym okryciem, które zlewa się z podłożem. Wszystko staje się makabrycznym koszmarem. Wtem dwie ludzkie postacie wskakują wprost między nas. Z szybkością błyskawicy stary, mały i legionista przykładają karabiny do ramienia i walą serią w dwie bezkształtne formy. Rozpętuje się piekło, pociski smugowe nadlatują z każdej strony. Widzę malutkiego, który zrzuca granatami jak w transie. Tracę rozum i desperacko przyciskam się do podłoża, krzyczę, drapiąc zamarznięty na kamień śnieg, łamie sobie paznokcie. Stary wyciąga mnie i uciekamy. Wszędzie panuje zamieszanie. Biegnąc, wpadam na Rosjanina. On jest tak samo przerażony jak my. Na szczęście dostrzegam go pierwszy. Z całej siły walę go w twarz pistoletem maszynowym, a ten ciężko pada na ziemię. Stary krzyczy i pokazuje na coś przed nami. Stajemy jak sparaliżowani i gapimy się w szare niebo, na którym dostrzegamy jakieś ryczące przedmioty, a każdy z nich wlecze za sobą kilkudziesięciometrowy jęzor ognia. Gwałtownie opadają na zdobytą przez nas wieś. Zarówno my, jak i Rosjanie rozbiegamy się w poszukiwaniu schronienia, jakbyśmy wykonywali ten sam rozkaz. To, co spada z nieba, nie rozróżnia swojego od nieprzyjaciela. To organy Stalina. Sytuacja pogarsza się, kiedy również Niemcy odpalają rakiety na skazaną wioskę. Za każdym razem, gdy salwa spada na ziemię, wrażenie jest takie jak podczas trzęsienia ziemi, ostrzał trwał tylko kilka minut. Domy rozsypały się jak mrowiska, z wioski nic nie zostało. Płomienie ogrzewają nas i kilku ocalałych mieszkańców. Zimno już nie sprawia nam tortury, teraz udręką stał się ocean ognia w płonącej wiosce. Zwierzęta szaleją z bólu i przerażenia, bo sonogie dzieci biegają dookoła szlochających dziko kobiet. Ogień z broni automatycznej wpisuje się w to piekło swoim szczekaniem i skamleniem. Ludzi dopada klątwa śmiertelnych boleści. Nikt z nas nie ma pojęcia, dlaczego ta sterta gruzów, zwana Nowobudą, pozostała w naszych rękach. Meldunek wysłany do sztabu był krótki i lakoniczny. Z budy wyparto siły nieprzyjaciela. Utrzymaliśmy nasze pozycje. Czekamy na rozkazy. Oddział szturmowy Baring. Przez cały dzień docierał do nas odgłos silników ciężkich pojazdów. Porta był pewien, że Iwan zbiera siły, żeby nas zlikwidować. Jeśli było to prawdą, to nie mieliśmy żadnych szans. Opuszczały nas siły. Porta razem z radiotelegrafistą, kapralem Rudim Szucem dostroili się do długości fal radiowych używanych przez Rosjan. Podsłuchiwaliśmy ich rozmowy. Najwyraźniej mieli takie same kłopoty z oficerami sztabowymi jak my z naszymi. Z każdym rozkazem przekazywanym na linie frontu padało coraz więcej gruźb leżeliśmy w naszych jamach wygrzebanych tak, żeby karabiny maszynowe miały rozległe pole ostrzału. Było czterdzieści siedem stopni poniżej zera i znowu zaczynał padać śnieg. Zdziwiło nas, że Iwan spróbował tylko kilka razy niemrawo atakować, Odparliśmy te ataki bez trudu, ale nie mieliśmy wątpliwości, że coś jeszcze knuje. Nieustannie nasłuchiwaliśmy wieści z radia Szuca i usłyszeliśmy, jak nad ranem nieprzyjacielski dowódca pytał, czy możemy zająć N? Z pewnością, pułkowniku, ale będzie to trudne. Sądzimy, że w N znajdują się silne oddziały wroga. Po kilku minutach ciszy ponownie usłyszeliśmy jego głos. Bataliony nawiązały ponownie łączność. Atakujecie o trzynastej czterdzieści pięć. Zrozumiałem. Atakujemy o trzynastej czterdzieści pięć. Ta rozmowa była początkiem niezwykle zaciekłej i ciężkiej bitwy. Zaczęła się bardzo punktualnie. Rosjanie zaatakowali z dokładnością co do jednej sekundy nadciągnęli ze wsparciem czołgów T-34 i lekkich T-60. Powoli torowali sobie drogę w głębokim śniegu, strzelaliśmy do nich jak do kaczek. Z nieznanych nam powodów rosyjska piechota pozostała w tyle, zapewne żeby obserwować skutki ataku czołgów. Nocą jednak udało się jej wedrzeć do środka wioski, z ciężkimi stratami wycofaliśmy się, zostawiając naszych rannych, znowu zakopaliśmy się w śniegu, broniąc przed zaciekle szturmującymi Rosjanami. Szaleństwo bitwy trwało długie godziny, potem Rosjanie wycofali się. Rano otrzymaliśmy tak zwane uzupełnienia, ale nie było z nich wielkiego pożytku. Sami nigdy nie byliby w stanie niczego zdziałać bez popadania w kompletny chaos. Uciekali, gdy tylko zobaczyli Rosjan. Wieczorem znowu podsłuchiwaliśmy Rosjan przez radio. Zdesperowany dowódca batalionu meldował. Piechota jest unieruchomiona. Czołgi utknęły, załogi zostały zabite lub wzięte do niewoli. Ciężarówki topią się w coraz głębszych kolejinach pod ciężkim ostrzałem moździerzy i artylerii od strony Suchiny. Chociaż słychać pracę silników na północnym zachodzie, nie zaobserwowaliśmy czołgów ani dział samobieżnych, sądzimy, że fryc zaatakuje z południa na wschód od Suchiny. Skoncentrowali tam poważne siły. Za tchórzostwo rozstrzelano czterech oficerów. Po kilku minutach ciszy nieprzyjacielski dowódca eksplodował z stekiem przekleństw i wyzwisk, grożąc swojemu rozmówcy degradacją z sądem wojennym i obozem pracy. Później przeszedł do rzeczy. — Musicie zająć N za wszelką cenę. Zaatakujecie za godzinę, dokładnie o piętnastej. Nie dostaniecie wsparcia artyleryjskiego, dzięki temu będzie wam łatwiej zaskoczyć Niemców. Bez odbioru. Natychmiast o tym zameldowaliśmy. Von Baring kazał trzymać broń automatyczną, przygotowaną na serdeczne powitanie naszych rosyjskich kolegów. Minuty wlokły się w nieskończoność. Wydawało się, że minuta trwa godzinę, tylko porta zachowywał spokój. Leżał na plecach, żując suchy chleb, który znalazł w rosyjskim tobołku. Na brzuchu położył sobie miotacz ognia tę morderczą broń, darzył szczególną miłością i umiał się nią doskonale posługiwać. Nikt nie miał pojęcia skąd wziął się ten miotacz. Najstarszym z nas przypominało się gliście, że posiadł go zaraz po tym jak dwudziesty siódmy pułk bratał się z Rosjanami pod Stalino. Ale było to tak dawno temu, że wszyscy przestali już dopytywać się, jak rudy berlińczyk zdobył tę broń, Albo jak udaje mu się nie zgubić karabinu snajperskiego z celownikiem optycznym? Rosjanie zaatakowali z taką furią, że prawie zabrakło nam tchu, ale zdołaliśmy utrzymać się w tej przeklętej wiosce. Nikt nie wie jakim sposobem. Utrzymaliśmy się jednak i uniknęliśmy sądu polowego, podobnie jak nasi koledzy po drugiej stronie. Usłyszeliśmy o tym parę godzin później przez radio. Jak wam poszło w N. Zostaliśmy odparci, żołnierze są wyczerpani. Pułkownik Blies zastrzelił się. To dobrze, taki był jego obowiązek. Nie ma tu miejsca dla nieskutecznych dowódców, dowództwo pułku obejmie major Kraszennikow, dowódca trzeciego batalionu. Po chwili ciszy nieprzyjacielski dowódca zapytał. Jak Niemcy trzymają się? Jeszcze żyją. Niektórzy nas obrażali. Muszą mieć w oddziałach Francuzów i muzułmanów. Co krzyczeli? Że mymfuz i Allah Akbar. Zajmijcie się nimi, ale zdobądźcie jakichś jeńców, żeby się dowiedzieć, czy nie ma tam francuskich ochotników. Jeśli są jacyś, zlikwidować. Za dwie godziny przykryjemy ich ogniem ciężkiej artylerii, a potem ruszycie znowu. N musi być zdobyte. Rosjanie walili w nas przez cały dzień pociski wybuchały z hukiem i grzmotem, przez całą noc kilka kulawych kaczek, stare rosyjskie jednosilnikowe bombowce, zrzucało na nas swój śmiertelny ładunek, w ciągu nocy osiemset bomb spadło na obszar mniejszy niż pięćset metrów kwadratowych. Jedynym miejscem, gdzie mogliśmy się okopać, były zgliszcza domów, które paląc się, stopiły zamarznięty śnieg i ziemię pod nim. Okopaliśmy się i obserwowaliśmy narastający ogień moździeży, armat i wyrzutni rakietowych, czyli organów Stalina. Całymi dniami znajdowaliśmy się pod ciężkim ostrzałem, a Rosjanie w tym czasie koncentrowali siły. Patrząc na ich przygotowania, można było pomyśleć, że przygotowują atak na co najmniej korpus, a nie na lichy oddział szturmowy, złożony z kilku, wyczerpanych i oszalałych ze strachu, w wyniku niezliczonych ataków nieprzyjaciela, kompanii piechoty. Naszych rannych umieściliśmy w bunkrze, który wykopaliśmy pod wypaloną wiejską chatą, leżeli owinięci zakrwawionymi bandażami, które zamarzały na kość na poranionych kończynach. Wizyta w jednej z takich ziemianek była niczym zwiedzanie piekła. Tuż obok, za marną osłoną, w gotowości do strzału, pozostawała obsługa karabinów maszynowych. Lekko ranni służyli pomocą. Żeby oszukać doskwierający głód, żuliśmy zamarznięte ziemniaki. Wszyscy byliśmy ubrani w cienkie płaszcze i zabrudzone okrycia maskujące. Niektórzy, tak jak Porta i Malutki, byli szczęśliwymi posiadaczami rosyjskich futrzanych czapek i filcowych butów. Ale inni mieli tylko idiotyczne buty z cholewami i szaliki na głowach, co i tak nie dawało żadnej ochrony przed mrozem. 26 stycznia straciliśmy łączność z zapleczem, linie telefoniczne zostały zerwane. Byliśmy zdani wyłącznie na samych siebie. Kiedy to do nas dotarło, pułkownik Keller, który siedział w naszej jamie razem z kapitanem von Baringiem i porucznikiem Harderem, Wykonał ręką gest rezygnacji. No cóż, dywizja spisała nas na straty. Przed nami tylko jedna droga ocalenia. Prosto przed siebie, ale tam siedzi Iwan. Porta legionista i Pluto leżą w jamie na linii frontu. Zbudowali sobie prawdziwy bastion. Pomimo braku amunicji skombinowali skądś skrzynkę rosyjskich granatów ręcznych. Porta i Legionista mają karabiny snajperskie. Pluto przestawił rosyjski lekki karabin maszynowy na ogień pojedynczy. Wszyscy trzej są doskonałymi strzelcami. Od czasu do czasu wybuchają głośnym śmiechem i słyszymy pochwały pluta. — Dobry strzał, Porta. Masz na koncie jeszcze jednego skurwiela. — Allah jest mądry. On kieruje moją ręką i okiem — mówi poważnym tonem legionista i jednocześnie naciska spust, trafiając Rosjanina, który natychmiast pada. — To wstyd, że nie możemy dostać na muszkę żadnych członków partii z naszego szczurzego gniazda — Mówi Pluto i szybko podnosi swój karabin. Karabin wydaje trzask. Ha, ty wredny Rusku, zabolała główka, co? Opuszcza broń i kontynuuje. Jeśli będziemy wysyłać do piekła tylko czerwonych, to diabli się wkurzą z braku urozmaicenia. Ilu już masz? spytał Porta. Ja mam trzydziestu siedmiu. Pluto spogląda na skrawek papieru, na którym położył granat. W każdym przypadku, w którym jest pewien śmierci wroga, robi krzyżyk, Kiedy nie ma takiej pewności, robi kreskę. Dwudziestu siedmiu poszło do piekła, dziewięciu do szpitala. Jeśli nadal będziesz ranić czerwonych, zostaniesz przedstawiony do raportu, sugeruje legionista. Wszyscy moi to pewne trupy. Mam 42, w tym siedmiu oficerów. Czerwone gwiazdy na ich futrzanych czapach to znakomity cel. Jak dojdą do tej wielkiej sosny, będziemy do nich strzelać z dziesięciu metrów. Dobra robota, chłopaki, cieszy się porta. Doszliśmy do 90 i pobiliśmy nasz rekord. Hej, pieprzony wieśniaku, krzyczy i naciska spust. Teraz mam 20. Widzieliście, jak mu rozwaliło głowę? Założę się, że nigdy się tak dokładnie nie ogolił. Legionista zwija ręce w tubkę, przykłada do ust i krzyczy w kierunku Rosjan. Naciska spust. Odpowiedzią jest grat pocisków z ciężkiego karabinu maszynowego. Wszyscy wskakują do jamy i śmieją się jak dzieci. Możemy im zaśpiewać, proponuje Pluto. Głośno śpiewają: Wie haben nochnicht, wir haben noch nicht, die schnauze vol. Porucznik Harder oraz Stary co pewien czas łajają ich dosadnie za te popisy strzeleckie, w obawie przed desperacką reakcją Rosjan. Jednak porta nic sobie nie robi z tych uwag, ponieważ służył już na froncie, kiedy porucznik Harder jeszcze uczęszczał do szkół. Porta nie uznaje także zwierzchnictwa Starego. Pewnego razu, nie odrywając wzroku od stanowisk Rosjan, odpowiedział im z szyderstwem. — Słuchajcie, wy bohaterowie Żelaznego Krzyża. Pluto, Szczur Pustyni i ja jesteśmy zajęci naszą własną wersją wojny totalnej. Lepiej uważajcie, żeby kulka dum-dum nie zatrzasnęła wam jadaczki, jeśli będziecie dalej tak marudzić. — Uspokójcie się, a my we trójkę zajmiemy się Iwanem. — Heil Hitler! Podniósł karabin z celownikiem optycznym, nacisnął spust i z szerokim uśmiechem oznajmił kompanom: Jeszcze jeden Sybirak dostał bilet do piekła. Rozmieściliśmy stanowisko karabinu maszynowego w solidnym bunkrze na południowej flance zrujnowanej wioski. Stamtąd skutecznie odparliśmy kilka rosyjskich ataków. Ale któregoś dnia, z samego rana Rosjanie przełamali obronę i wzięli do niewoli całą załogę Bunkra, oprócz dowódcy drużyny, starego podoficera, którego natychmiast zastrzelili. Widzieliśmy, jak kazali mu uklęknąć na śniegu, po czym zabili go strzałem w tył głowy, po egzekucji ciało przewróciło się, a potem potoczyło po stoku wzgórza w obłoku śniegu, jak gumowa piłka ośmiu niemieckich jeńców pod strażą dwóch rosjan z pistoletami maszynowymi gotowymi do strzału odprowadzono na tyły musieli przechodzić przez otwarty teren gdzie z jamy porty mieliśmy doskonałe pole ostrzału porta i jego dwaj towarzysze leżeli już w gotowości w jednej chwili zabrzmiały trzy wystrzały pociski dosięgły celu głów dwóch rosjan z eskorty jeńców Odprowadzani natychmiast zorientowali się w sytuacji, nie zmarnowali otrzymanej szansy i natychmiast rozbiegli się w poszukiwaniu ukrycia. Pluto wyskoczył z jamy i, strzelając z biodra ogniem karabinu maszynowego, zaatakował bunkier. Kopnął drzwi, stanął na progu na szeroko rozstawionych nogach i poczęstował gradem kul gęsto upakowanych wewnątrz Rosjan. Jego wielkie cielsko podrygiwało rytmicznie wstrząsane odrzutem broni, strzelając, ryczał ze śmiechu. Wróg padał jak zboże koszone przez żniwiarza. Dwóch Rosjan wygrzebało się ze środka z podniesionymi rękami. Pluto cofnął się o krok, kopniakiem przewrócił ich na śnieg, po czym opróżnił magazynek strzelając w leżące ciała. Wyłaście, jeśli jeszcze któryś żyje, krzyknął, to pokażę wam w jaki sposób traktujecie jeńców. Usłyszeliśmy jakieś odgłosy dobiegające z bunkra, ale nikt się nie pokazał. Porta wyciągnął z zapaska dwa granaty i wrzucił je do środka. Wybuchły z głuchym łoskotem. Podczas jednego z ostatnich ataków Keller stracił oko, wariował z bólu, ale pomimo rad von Baringa odmówił udania się do szpitala polowego, wolał zostać z kompanią. Niewątpliwie obawiał się perspektywy pozostania w bunkrze z rannymi wszyscy z przerażeniem myśleliśmy o dostaniu się w łapy Rosjan. Widzieliśmy tak wiele potworności popełnianych przez Rosjan na jeńcach, że nie mieliśmy żadnych złudzeń co do naszego ewentualnego losu w niewoli. Krzyżowanie Miażdżenie rąk i nóg, odcinanie kończyn, kastrowanie, wydłubywanie oczu, łuski wbijane w czoło, okrucieństwa te były na porządku dziennym, chyba że przypadek kierował delikwenta na daleką Syberię, gdzie czekał go los jeszcze gorszy od śmierci. Rankiem 27 lutego Iwan podjął nieskoordynowany ostrzał, najpierw skierował go na nas, później na ósmą kompanię porucznika Węcka, a następnie na trzecią kompanię porucznika Kellera. Trwało to około godziny, potem wszystko gwałtownie ucichło, nieznośna cisza, której możesz doświadczyć tylko w wysokich górach albo w bezkresnych lasach, wrażenie niesamowite i przerażające zarazem. Nerwowo zerkaliśmy w stronę Rosjan, minęły trzy godziny śmiertelnego spokoju. Von Baring zlustrował okolice przez lornetkę, po czym szepnął do leżącego obok starego. — Szykuje się coś niedobrego. Ta cisza jest przerażająca. Nagle wydał głośno jakieś rozkazy. Rozejrzeliśmy się i dostrzegliśmy przyczynę. Rosjanie atakowali trzecią kompanię. — Keller ognia! Na miłość boską ognia! — krzyczał von Baring. Mogliśmy się tylko przyglądać. Rosjanie byli tam wszędzie. Eksplozje kilku granatów ręcznych przerwały wreszcie nieznośną ciszę. Z frustracji jęknęliśmy, przyglądając się rzezi kolegów i nie mogąc włączyć się do walki. Rosjanie wyszli po cichu na tyły trzeciej kompanii. Kilku żołnierzy desperacko próbowało się bronić przy pomocy saperek i kolb karabinów, ale wszyscy zostali zarżnięci. Pluto i malutki chcieli tam pobiec, lecz von Baring powstrzymał ich ze szlochem już za późno. Nie możemy już nic zrobić. Widzieliśmy, jak dwóch Rosjan podniosło Kelera, zaś trzeci rozszaskał mu głowę pistoletem maszynowym. Nie minęło nawet dziesięć minut, a trzecia kompania przestała istnieć. Rosjanie ruszyli teraz na nas, ale dzięki porcie i legioniście udało się ich powstrzymać. Nie czekając na rozkaz von Baringa, popędzili do bunkrów na skraju wsi. Von Baring szybko zebrał swój oddział i ze starym zaatakowali bunkry na szczycie wzgórza. Naszą jedyną szansą było dotarcie tam przed piechotą Iwana. Krzyczcie tak głośno, jak potraficie, ryknął von Baring. Wrzeszczcie jako pętani, jak dzikie bestie. Krzycząc i wrzeszcząc pędziliśmy naprzód. Zaskoczeni Rosjanie przystanęli i cofnęli się na chwilę. Malutki i Müller strzelali za wzięcie podczas szaleńczego biegu. Później otworzył ognistą paszczę miotacz porty. Legionista przykucnął i w transie strzelał w stronę napływającej fali Rosjan. Wysoki rosyjski kapitan, który górował nad swoimi ludźmi, popędzał ich do przodu krzykiem i przekleństwami – można go było wyraźnie usłyszeć i zobaczyć, jak wywijał nad głową pistoletem maszynowym, jak wielką buławą. Pluto przyklęknął i starannie wycelował. Kapitan nagle zamarł, wypuścił broń z ręki, chwycił się rękami za głowę, okręcił się wokół własnej osi i powoli osunął na kolana. Teraz ten bydlak może w piekle wciskać swoje gówno komu innemu. Powiedział Pluto z sardonicznym uśmiechem na ustach. Porucznik Harder wpadł w Amok, wydarł się do przodu, trzymając w rękach karabin i wyjąc przy tym szaleńczo. Bauer ujadał jak pies. Na ramieniu niósł lekki karabin maszynowy, a w dłoniach ściskał granaty. Jeden z granatów rzucił w grupę szturmujących wzgórze Rosjan. Wraz z wybuchem w powietrze wyleciała oderwana ręka. Chwilę później pomiędzy rannymi eksplodował kolejny granat Bauera. Wydając ostatnie tchnienie, osiągnęliśmy szczyt wzgórza tuż przed czerwonymi. Trzy karabiny maszynowe zaczęły od razu głośno ujadać w ich kierunku. Atak Iwana... Załamał się. Rosjanie rozpoczęli odwrót, ale nas opętało szaleństwo. Skoczyliśmy za nimi, kiedy głos von Baringa oznajmił: grupa szturmowa na bagnety, za mną! Znowu wrzeszczeliśmy na Rosjan, którzy tym razem wpadli w panikę, rzucili broni, brali nogi za pas. Kilku oficerów próbowało powstrzymać ich krzykiem, dopadłem jednego z nich i utopiłem mu bagnet w plecach. Gdy tylko wyszarpałem z niego ostrze, przewrócił się, wydając krótki krzyk, strzeliłem mu w głowę i pobiegłem dalej, wydzierając się wciąż jak obłąkany. Szybko zdobyliśmy rosyjskie pozycje przy użyciu granatów i bagnetów, von Baring nakazał wreszcie odwrót zabraliśmy ze sobą kilka moździerzy i skrzynki z amunicją. Porta zabrał też trochę puszek amerykańskiej mielonki, znalezionych w oficerskim schronie, po czym wysadził go zdobyczną rosyjską miną. Kiedy dotarliśmy na powrót do naszych stanowisk, sformowaliśmy z resztek oddziałów szturmowych dwa plutony. Pod dowództwem porucznika Hardera zajęły one stanowiska wyrżniętej trzeciej kompanii. Otaczała nas cisza. Zapadły ciemności. Zwolna zaczął sypać śnieg. Stary szczelniej otulił się płaszczem, ale zimno i tak przenikało. Porta leżąc na plecach pieścił swojego kota i gadał do niego jakieś bzdury. Co o tym myślisz, Pus? Powinniśmy zrzec się członkostwa w towarzystwie prowadzenia wojny? Czyż nie jest to jedyne odpowiednie wyjście? Miller gorzko się roześmiał. Gdyby to tylko było możliwe. Jest tylko jeden powszechnie akceptowany powód wystąpienia z towarzystwa. Kulka w głowie, powiedział von Baring. Może Miller wybierze ten sposób, wtrącił się malutki. Mnie on nie odpowiada. — Nie mam najmniejszego zamiaru dać się zastrzelić tym rosyjskim skurwielom. Wyprostował się do połowy i krzyknął w stronę Iwana. — Hej, towarzysz, hej, ruski, ruski! — odpowiedział mu głos z rosyjskich stanowisk. — Czego chcesz, fabie? Chodź tutaj, a wykastrujemy cię, faszysto! — To ty chodź tutaj, parchaty cyganie, a ugotuję cię we własnym sosie! — wrzasnął malutki. Wymiana najbardziej wyszukanych i obscenicznych przezwisk trwała pół godziny, Później uciął ją kapitan von Baring. Cisze przerwały białe smugi i niemal natychmiast na prawo od naszych pozycji usłyszeliśmy rusz, rusz, rusz". Zaskoczeni zanurkowaliśmy do naszych śnieżnych jam. Co to było? — zapytał Bauer, wpatrując się w las, gdzie z ogłuszającym hukiem wybuchały pociski. Miotacze, Min albo Nebelwerfery, roześmiał się porta. To nasi. Usłyszeliśmy kolejny wybuch i przez ciemności nocy zaczęły znowu przelatywać pociski ciągnące za sobą smugi ognia. Mogę się założyć, że Iwan dostał teraz to, co się prosił, zaśmiał się Stege. Gdybyśmy tylko mieli trochę więcej takich rur, to moglibyśmy odpierać wszystkie ich przechwałki. Ostrzał trwał całą noc, dlatego nie zmrużyliśmy oka, a zbyt niebezpiecznie było zasypiać. O świcie Porta i legionista zaczęli rzucać granaty w kierunku czegoś, czego nie mogliśmy dostrzec. Kilka karabinów maszynowych ustawionych przed dużym bunkrem ujadało długimi seriami. Zdenerwowani zerkaliśmy w ich stronę. Czy Iwan znowu przełamał front? zapytał stary, nie otrzymując odpowiedzi. Mocniej złapaliśmy za broń. Byliśmy gotowi na kolejne odwiedziny Iwana, ale po kwadransie strzały umilkły. Stary przyłożył dłonie do ust i krzyknął do porty. Co tam się dzieje? A obiecasz, że nikomu nie powiesz? odpowiedział porta. Tak, odrzekł zdziwiony stary. Mamy wojnę! Pułk nawiązał z nami łączność. Rozkazali utrzymać pozycję, obiecali wkrótce nam pomóc, ale potrzeba było aż trzech dni na realizację obietnicy. Potem przyszły posiłki, a wraz z nimi zemsta. Ostatni raz usłyszeliśmy Rosjan rozmawiających przez radio 8 marca rano. Jak sytuacja w N? pytał dowódca wrogich sił, dowódcę pułku. Nie możemy nawet podnieść głowy. Znajdujemy się pod ciężkim ostrzałem karabinów maszynowych, mają także ciężkie moździerze, a rano dostali wsparcie z powietrza. Jak daleko doszliście? Pułk znajduje się na zachód od N, resztka naszych czołgów utknęła w śniegu, a załogi zostały wybite przez Fryca. Niemożliwe. To tylko zrujnowana wioska i kilkuset Niemców natychmiast atakować wszystkimi siłami. Musicie zdobyć N, jeśli nie wykonacie rozkazu, rozstrzelam was. Jak zajmiecie N, przyprowadźcie do mnie nieprzyjacielskiego dowódcę. Skończyłem. Był to już pięćdziesiąty trzeci atak Rosjan podczas naszego pobytu w Nowobudzie. Kiedy się rozpoczął, ku naszej wielkiej radości otrzymaliśmy wsparcie całej eskadry myśliwców nadleciały na niskim pułapie i z rykiem silników strzelały do Rosjan, którzy wpadli w panikę, gdy widmo śmierci z wyciem przelatywało nad ich głowami. Oddział szturmowy natychmiast przeszedł do kontrataku. W morderczym szale wdarliśmy się głęboko w pozycję wroga. Byliśmy pijani rządzą krwi. Dźgaliśmy i cieliśmy na wszystkie strony, podczas gdy nasze samoloty bombardowały stanowiska wrogiej artylerii. Porta swoim miotaczem ognia palił wszystko, co dawało oznaki życia we wnętrzach bunkrów. Granaty ręczne głucho eksplodowały. Kruchy grzech od karabinów mieszał się z szorstkim ujadaniem karabinów maszynowych. Oddział Rosjan zaatakował nas z lewej, by po chwili szybko zawrócić i zniknąć. Dochodził do nas głos komisarza miotającego do swoich ludzi wyświechtane slogany. Chwilę później znowu wrócili, lecz tym razem ich atak był zdecydowanie niemrawy. Bez trudu odpędziliśmy ich skoncentrowanym ogniem karabinów maszynowych. Stege skoczył z rykiem w kierunku rosyjskiego komisarza najwyraźniej chciał wziąć go żywcem, ale Rosjanin był mały i szybki, robił zręczne uniki, nie pozwalając się złapać, pościg przedłużał się. Stege zatrzymał się, podniósł pistolet maszynowy i strzelił komisarzowi w głowę, ten natychmiast padł, tak jakby dostał również w nogi. Z tego podbiegł do niego i zerwał mu z rękawa obwiedzioną złotem czerwoną gwiazdę, jak Indianin, który zdobył skalp z radością zaniósł emblemat von Baringowi. Porucznikowi harderowi zaciął się pistolet podczas walki z całym stadem Rosjan. Jeden z nich postrzelił go w szyję i gruba struga krwi trysnęła mu z gardła. Z trudem opanowaliśmy kwotok i odtransportowaliśmy go do bunkra z rannymi. W nocy wycofano nas i przerzucono nas spokojniejszy odcinek. O tym z reguły rozmawiali. Takie były ich wielkie i małe smutki. Taka była ich przyjaźń i ich pierwotne lęki, brutalność ludzi epoki kamiennej. Na początku wcale tacy nie byli, ale czas dyktatorzy i wojna uczyniły ich takimi. Czternaście, czas wypoczynku. Widzicie, chłopaki, oświadczył Porta. Znowu uciekliśmy rosyjskiemu potworowi, o czym to świadczy? Malutki spojrzał na niego z błyskiem w oku. To dowód, że mamy szczęście. O Jezu, ty głupi palancie, ale czego można oczekiwać od Ciebie? powiedział poirytowany. A czy ty masz jeszcze resztki rozumu? Rzucił z zaczepką w głosie malutki. Tak, odparł porta, i to o wiele więcej od ciebie. Oskarżycielsko wskazał na niego palcem. Leż tutaj Wielki Łosiu, bo przyjdzie Iwan i cię ugryzie. To wszystko dowodzi, że jestem wspaniałym i odważnym wojownikiem. Zawszone pruskie kundle, czy naprawdę uważacie, że dalibyście sobie radę z Iwanem bez mojej pomocy? — O nie, powiem wam z że ta wojna skończy się wtedy, kiedy ja, Józef Porta, kapral z Bożej łaski, pójdę po otrzymaniu odprawy na emeryturę. — Odprawy? — zaśmiał się stary. — Czekałem na nią prawie dziesięć lat, ale nie martw się, Porta. Kiedy wojna się skończy, to nic nie dostaniesz. W najlepszym przypadku zostaniesz zwolniony z armii albo wsadzą cię do obozu koncentracyjnego za to, że walczyłeś dla Hitlera. Bóg jeden wie, co będzie, gdy wojna się skończy, rzekł Bauer zaspanym głosem. Zastanawiam się, czy w ogóle da się znowu żyć normalnie. Tobie to się nie uda, wtrącił się porta. Nie byłeś normalny nawet, gdy byłeś dzieckiem, bo wyssałeś całą nazistowską wiedzę z narodowo-socjalistycznych cycków matki. Ze mną było inaczej. Ja jestem czerwony i mam na to papiery. Dostałem je zanim ty nauczyłeś się chodzić. Żaden z was, ciemniaki, nigdy nie był normalny. Jesteście i zostaniecie bydłem. Wasz horyzont myślowy kończy się na etapie dowódcy Plutonu w tym społeczeństwie tropicieli. Zróbcie sobie i światu przysługę i oddajcie życie za naszego ukochanego Adolfa oraz trzecią rzeszę, zresztą zgodnie z ogólnymi zasadami i regulaminem. Wtedy zwycięzcy nie będą mieli kłopotów z wymierzeniem wam kary zamknij się już błaźnie jęknął pluto jestem uczciwym złodziejem z hamburga i to jest równie dobre jak być jakimś czerwonym z berlina słyszałeś krzyknął malutki ja też jestem miłym skromnym złodziejem i kiedy skończy się wojna ludziom będą bardzo potrzebne moje usługi pluto wyciągnął się na swoim wilgotnym i zapleśniałym sienniku Podsuwając czarne jak smoła palce nóg prosto pod nos porty. Widzisz, forta, nie rozumiesz, na czym polega duch zbiorowości. Udzielę ci lekcji, ruda Małpo. Kiedy skończy się ta zawszona wojna i cały ten bajzel obróci się w ruinę, tak jak to sobie zaplanowali generałowie. To społeczeństwo będzie musiało wziąć się do odbudowy, to znaczy, że wywalą hosztaplerów siedzących teraz w swoich fotelach i obgryzających paznokcie, a na ich miejsca wskoczy kolejna banda oszustów. Zajmą zwolnione miejsca, zmienią tapety, żeby im bardziej pasowało, i wymyślą nowe prawo. Nowe bzdury. Zresztą będą to te same stare paragrafy. Dalej będą okradać tych, którzy są wystarczająco głupi, żeby pozwolić się okradać. Będą zatem potrzebowali pomocy takich spryciarzy jak ja i Malutki. A czerwone śmiecie twojego pokroju pójdą w odstawkę. Zamknij się, Bękarcie! krzyknął Porta i cisnął łuską w Pluta, który wykonał szybki unik. Porta, czy to prawda, że siedziałeś? spytał naiwnie Malutki nie proszę pana przysięgam że nie o tak siedziałeś zachichotał pluto kradłeś wszystko co wpadło ci w łapy kiedy byłeś jeszcze dzieckiem i błąkałeś się po bornholmersztrasse zamknij ten cuchnący wódą ryj pogroził mu porta bo przyjdzie towarzystwo przyjaciół dzieci i zrobi z tobą porządek co tak śmierdzi stege spojrzał na portę i zaczął zwijać się ze śmiechu Porta siedział z monoklem w cylindrze na głowie i węszył intensywnie. Złapał za kark swojego kota i przystawiając mu nos do spodeczka z wódką powiedział z groźbą w głosie. Pij, czerwony kocie. Pluto podsunął czarne paluchy jeszcze bliżej i słodko westchnął. Sięgnij nosem niżej, a dowiesz się co tak pachnie. Porta popatrzył na dół i odkrył stopy Pluto. — Ty, ohydny skurwielu, czy nigdy nie umyjesz nóg? Ten syf to błoto z Kaukazu i stare kozie gówna. Malutki pochylił się do przodu, by lepiej przyjrzeć się stopom Pluta. — Są tylko trochę zakurzone, ale na kurwy bym taki nie poszedł. O co wam chodzi? Może mam założyć buty, tak jak wy? zapytał Pluto. Stary z wściekłością zaciągnął się fajką. Jedyne, co potraficie, to gadać o końcu wojny. Wszyscy to robią. Dzieci rozmawiają o nowych ubraniach, które mają dostać. W Ameryce prawdopodobnie powiadają, kiedy skończy się wojna, pojedziemy oglądać tereny bitew. Cywile mówią, kiedy skończy się wojna, to wreszcie nie będzie kartek, a żołnierze mówią po prostu, kiedy skończy się wojna, pojedziemy do domu nażreć się i wyspać. — Tak. I zrobić rewolucję — dodał Porta, śmiejąc się i przesuwając kapelusz nieco do przodu. — Tak jest, ale najpierw spędzimy parę tygodni w burdelu — rozpromienił się malutki. — Nie masz dość po tym, jak ostatnio złapałeś mędy? spytał legionista dość? Nigdy nie mam dość mogę dać dość pracy panienkom z dwudziestu haremów jeśli jesteś taki jurny stwierdził legionista to dam ci dożywotnią kartę wstępu do wszystkich marokańskich przybytków jakie otworzę po wojnie porta poprawił swój monokl i pochylając się do legionisty powiedział hej pustynny szczurze czy te marokańskie laseczki są takie dobre Zanim legionista był w stanie odpowiedzieć, stary przerwał im mówiąc: — Porta, chciałbym żebyś się zamknął na kilka minut. Porta położył sobie dłoń na usta i szepnął do starego: — Tylko jedno pytanko jeszcze. Szczurze pustynny, czy naprawdę te marokańskie towary są takie dobre? — Legionista roześmiał się cicho: — Niezrównane. Faceci tracą rozum, kiedy zobaczą, jak kurczy im się podwozie. To brzmi nieźle, powiedział porta. Daj mi rozkład jazdy pociągów do Maroka. Malutki zaczął wyć ze śmiechu. Mnie też. Zaciągnę się na siedem lat do Legii. Zamknijcie się już, powiedział stary, naprawdę zdenerwowany. Czy to jest rozkaz? Spytał porta. Dlaczego, jako sierżant, nie powiesz tego władny, wojskowy sposób? Rozkazuję wam kapralu porta zamknąć gębę. O Boże, niech będzie. To rozkaz zamknij się. Tak nie może być, panie podoficerze. Kiedy do mnie mówicie, to uprzejmie proszę zrobić to zgodnie z regulaminem i zwracać się przepisowo w trzeciej osobie. W porządku. Ja, sierżant Willi Bayer z dwudziestego siódmego karnego pułku pancernego, rozkazuję kapralowi Józefowi Porta zamknąć się. A ja, kapral z łaski Bożej w nazistowskiej armii, Józef Porta, mam w dupie rozkazy pana podoficera. Amen. — Co, stary, chciałeś nam powiedzieć? — zapytał Stege, machając Porcie ręką, żeby się wreszcie uciszył. — To te piekielne gadki o końcu wojny. Narzechanie na wszystko. Przeklinamy nazistów i przeklinamy komunistów. Śnieg, mróz, zawieruchy... W lecie kurz, upał i komary, wiosną i jesienią bluzgamy na błoto. Jesteśmy wściekli, kiedy jesteśmy tutaj na Boże Narodzenie, przeklinamy bombowce, gdy nas bombardują, iloma przekleństwami obrzuciliśmy już Rosjan. Dzieciaki, musicie o czymś pamiętać, jesteśmy na tej wojnie i pewnie tu zostaniemy. Pomyślcie o tych ludziach z dwudziestego siódmego, których już nie ma. Pod Stalingradem... Pięć tysięcy poszło do piekła. Na Kubaniu przepadło następnych trzy i pół tysiąca. Na Kerczu dwa tysiące osiemset. Tutaj w Czerkasach straciliśmy już dwa i pół tysiąca. W 1941 w rejonie Morza Śródziemnego poległo cztery stu. Dodajcie wszystkie mniejsze bitwy i potyczki, w których braliśmy udział, ile warte jest nasze życie. Czy naprawdę wierzycie, że wyjdziemy z tego cało? Dlatego chcę, żebyśmy skończyli tę gadkę. Musimy żyć, cieszyć się każdą przeżytą chwilą, każdą minutą tej zawszonej wojny, to wszystko, co nam zostało i musimy umieć to jak najlepiej wykorzystać. Ale zrozumcie, że jest w tym także coś dobrego. Wojna to też jest życie. Usiąść w gabinecie lekarza i dowiedzieć się, że jest się zdolnym do boju, to także życie. Zwinąć się na stogu siana po zjedzeniu porcji kradzionego żarcia jest życiem, tak. Nawet czyszczenie karabinu to akt życia. Wszystko ma w sobie naturę piękna, a ponieważ jesteśmy tworami natury, to musimy nieustannie poszukiwać tego piękna, bo inaczej zupełnie się załamiemy. Wstrząsnął nim gwałtowny szloch. Opadł na stół, trzęsąc się w konwulsjach obezwładniającego płaczu. Nasz nastrój pod wpływem jego wspaniałej przemowy uległ całkowitej zmianie. Co jest z tobą do cholery? Wyrzucił z siebie porta. Z wstał, podszedł do szlochającego starego, poklepał go po plecach. Uspokój się, stary. To może się zdarzyć nawet tobie weź się w garść, stary przyjacielu, to samo przejdzie stary powoli wyprostował się, otarł twarz obiema dłońmi i cicho powiedział przepraszam, to nerwy staram się nie pamiętać, że istnieje coś, co nazywa się Berlin, gdzie każdej nocy lecą bomby i gdzie mieszka kobieta, która jest matką moich dzieci, ale to się nie zawsze udaje. Opuścił pięści z taką siłą, że pękł stary stół, stary wybuchł głośnym, zupełnie niekontrolowanym płaczem. Do diabła z tym wszystkim uciekam. Pluję na ich sądy wojskowe i zastranych żandarmów, dam sobie radę. Nie chcę umierać w Rosji za kłamstwa Hitlera i Gebelsa. Płakał gwałtownie zupełnie nad sobą nie panując, ale później uspokoił się. Siedzieliśmy w milczeniu. Każdy zatopił się we własnych myślach. Stary nauczył nas przynajmniej jednego siedzieć razem w milczeniu z własnymi myślami, bez obowiązkowego zapełniania pustej przestrzeni naszym obscenicznym stylem bycia. Jest zimno. Marzniemy pomimo ciepła płynącego od stojącego w chacie wielkiego pieca marzniemy z powodu chłodu ogarniającego nasze dusze możemy zabijać i robimy to z ochotą kogo oni z nas zrobili nawet najspokojniejszy z nas załamuje się i tonie we łzach na wspomnienie żony i dzieci w bombardowanym berlinie głośno pijemy wódkę i bimber Krąży butelka, pijemy do puty, dopóki umiemy jeszcze podnieść butelkę do ust. Potem znowu pogrążamy się w ciszy, każdy w swoim świecie, patrząc jak inni starannie obwiązują sobie brudne nogi onucami albo łapią wszy, które później wrzucają do płomienia świecy Hindenburga, gdzie pękają z hukiem. Rozmawiamy ważąc słowa... Po cichu, jakbyśmy się obawiali, że ktoś podsłuchuje, kłócimy się, wściekamy się na siebie, wykrzykujemy najstraszniejsze rzeczy, przeklinamy i wygrażamy, chwytając za noże lub pistolety maszynowe, jakbyśmy mieli zaraz zamordować swoich najlepszych przyjaciół. Lecz kłótnie ustają równie szybko i równie gwałtownie, jak się zaczynają. Na zewnątrz, w ciemnościach nocy, słychać huk eksplozji i widać płomienie. Stege instynktownie kuli głowę w ramionach. Czy nie potrafisz przestać chować głowy, kiedy słyszysz jakiś szmer? Pluto śmieje się głośno. Nigdy nie przestanę, odpowiada całkiem poważnie Stege. Może ty przyzwyczaiłeś się do myśli, że kula przeleci ci przez głowę, ale ja nigdy do tego nie przywyknę. Mnie ona nie trafi, kochanie, odpowiada z przekonaniem Pluto. Wyciąga z kieszeni pocisk i trzymając go dwoma palcami podnosi do góry, żeby wszyscy zobaczyli. Tym strzelono do mnie we Francji. Jeślibym został tam, gdzie leżałem, trafiłby mnie między oczy, ale wstałem i dostałem tym w dupę. Ta kulka miała wypisane moje nazwisko, ale chybiła. Po czym dodał głosem pełnym emocji. Niech to szlak. Na zewnątrz wszystko zatrzęsło się od wybuchu pocisku dużego kalibru. Znowu się zaczyna, powiedział Stary. Nie będziemy musieli długo czekać, żeby znowu stać się brygadą szturmową dla całej dywizji, zauważył Miller. To czekanie doprowadza mnie do szału, wybuchnął Bauer. Czekasz, czekasz i czekasz. Czekanie trapiło wszystkich. Żołnierze powszechnie uskarżali się na niekończące się oczekiwanie. Na tyłach czekałeś, aż wyślą cię na front. Na froncie czekałeś, aż zacznie słabnąć ogień. By można było zaatakować, albo czekałeś na bitwę. Kiedy odniosłeś ranę, czekałeś na operację, czekałeś, aż rany się zagoją. Z cierpliwością czekałeś na śmierć, czekałeś na pokój, kiedy nadejdzie czas obserwowania przelatujących ptaków i bawiących się dzieci bez konieczności myślenia o tym, że twój czas już się skończył. Nawet jeśli na tej wielkiej wojnie stanowiliśmy hałaśliwą zbiorowość, to pozostawaliśmy niewielką, czasami wesołą gromadką. Było nas jedenastu przyjaciół jedenastu braci którzy mieli różnych rodziców ale łączyło nas jedno byliśmy wszyscy skazani na śmierć nasze nastroje szybko się zmieniały fruwaliśmy w obłokach by zaraz potem twardo stąpać po ziemi mieliśmy dziwne marzenia do zrealizowania w przyszłości Stege na przykład życzył sobie, żeby doczekać dnia, kiedy będzie mógł podrapać świnie po uchu, nie śliniąc się jednocześnie na myśl o tym, jak ona smakuje, upieczona z pięknym jabłkiem w pysku. Wiele rozmawialiśmy o kobietach, nie tylko o tych spotykanych w burdelach, czy równie chętnych Rosjankach, albo pielęgniarkach i dziewczętach z łączności, ale o nieosiągalnych ideałach, które były niepojętymi, pachnącymi wspomnieniami żywej i pełnej kwiatów wiosny. Kobieta, która posłała nam uśmiech i nic więcej, lub uprzyjemniła nam czas rozmową, a może także drobną pieszczotą, która tak wiele znaczyła, to były dziewczęta, o których marzyliśmy. Stary różnił się od nas, tak jak teraz, kiedy popłakał się. To często się zdarzało, kiedy dostawał list z domu. Chociaż dowódcą kompanii był kapitan von Baring, to w rzeczywistości naszą kompanią dowodził Stary. On decydował o większości spraw. Jego słowo było prawem. Stary był naszym ojcem. Kiedy przytrafiło się coś poważnego, szukaliśmy u niego pocieszenia i rady. Przed odpowiedzią przymykał oczy w zadumie i głęboko pociągał ze swojej antycznej fajki. Jeśli kwestia była szczególnie trudna, wyjmował fajkę z ust, starannie ją otrzepywał, a potem odpowiadał. Podczas wyczerpującego marszu, to Stary zawsze decydował, kiedy zarządzić odpoczynek. Von Baring z reguły jego pytał o radę. Stary sprawdzał, czy nowo przybyli dowódcy plutonów i czołgów byli doświadczonymi podoficerami. Nie miało znaczenia, że któryś z oficerków pragnął zdobyć frontowe doświadczenie. Brak tego doświadczenia mógł przynieść śmierć i rany członkom naszej paczki. Nie mogliśmy pozwolić, aby uczyli się naszym kosztem. Usprawiedliwiała nas wojna. Kiedy stary powiedział, że facet jest dobry, znaczyło to, że się nadawał. Kiedy Stary i Porta odprowadzali jakiegoś delikwenta na punkt sanitarny, można było się założyć, że następnego dnia otrzyma rozkaz stawienia się u lekarza i wyląduje w szpitalu co najmniej z wysoką gorączką. Mieli swoje sposoby pozbywania się ludzi, i nikt nie pytał, jak to robili. Cały pułk wiedział, że nikt nie może rozkazywać porcie, nikt nie wierzył, że był człowiekiem honoru, albo nawet niewinnym dzieckiem ulicy. Ale żaden biskup nie znalazłby w nim żadnego grzechu, gdyby przeanalizował skomplikowane wydarzenia, jakie kształtowały dusze porty. Kiedy siedzi brudny w cylindrze i w monoklu, pijąc i bekając, bije od niego brak jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jest żołnierzem, Wagabundą, doskonale wyszkolonym zabójcą, który bez drgnięcia powieki wbija swój długi nóż we wnętrzności przeciwnika, po czym z uśmiechem wyciera go o rękaw. Z rozmysłem nacina naboje, robiąc z nich pociski dum-dum, mając nadzieję, że trafią w znienawidzonego oficera takiego jak kapitan Meyer z zimną krwią zabija za kromkę chleba bez skrupułów wysadziłby w powietrze bunkier pełen ludzi gdyby tylko otrzymał taki rozkaz kto zrobił z niego taką bestię jego matka przyjaciele szkoła nie totalitarny rząd Koszarowy dryl, wojskowi fanatycy z ich nadętymi ideałami walki za ojczyznę, Porta nauczył się sloganu, który wtłoczono mu do głowy tak samo jak nam, Możesz robić, co ci się podoba, ale nie daj się złapać. Jeśli cię złapią, będziesz miał za swoje. Musisz być twardy i cyniczny, bo inaczej zginiesz. Jeśli okażesz się mięczakiem, to znajdą się tysiące gotowych to wykorzystać. Można poradzić sobie tylko będąc twardym i brutalnym. Jeśli zaczniesz się zastanawiać nad jakimiś humanitarnymi ideałami, to będzie po tobie. Tak ukształtował się porta. I nie jest to wyłącznie nazistowsko pruskie wyznanie wiary takie warunki istnieją wszędzie, gdzie panuje totalitaryzm. Wejdź za bramę koszar, rozejrzyj się, a ogarnie cię wstyd. Spróbuj choć raz zbadać obiektywnie umysł wojskowego, Wyobraź sobie ich nienaturalne ciała, komiczne, z dumą wypięte do przodu piersi, stakato wypowiedzi pozbawione warg twarze o głupich oczach gada. Wyobraź sobie, że są ubrani w pasiaste uniformy więźniów i bada ich psychiatra. Jaką diagnozę postawiłby badacz tym najzagorzalszym apostołom żołnierskiego fachu? Ja wiem ale ja spędziłem wiele lat pomiędzy ludźmi którzy pobierali tam nauki zgnietli w nas wszystkie ludzkie odruchy pragnęliśmy wziąć odwet przy pomocy morderczej broni, którą wciśnięto nam do rąk znaliśmy się na anatomii jak lekarze nawet na ślepo widzieliśmy w którym miejscu strzał lub cios nożem wywoła największy ból pod kamieniem usiadł szatan i uśmiechnął się. piętnaście. Skradająca się śmierć. Naszych rannych odesłano na tyły. Porucznik Harder z wieloma innymi leżeli teraz w szpitalu wojskowym wiele mil od białego piekła Rosji. Znowu sformowano z nas oddział szturmowy. Porucznika Hardera zastąpił porucznik Weber, dowodził teraz piątą kompanią, a kapitan von Baring objął dowództwo nad całością. Było oczywiste, że idziemy do ataku. Obciążeni uzbrojeniem i amunicją maszerowaliśmy na rubież wyjściową do natarcia. Wstąpienie do niebios, szczegóły jak zwykle, roześmiał się Pluto. Chyba chodzi ci o szczegóły wycieczki do piekła, zakpił porta. Żaden z was głupki nie pójdzie do nieba. A twoja czcigodna osoba? Zapytał legionista. Naturalnie masz jakieś wątpliwości, pustynny nomadzie? Spytał porta i robiąc znak krzyża zniknął w ciemnościach. Amen w imię moje. Malutki roześmiał się rubasznie. Wzdłuż kolumny nadbiegł porucznik Weber i teatralnym szeptem rozkazał, cisza! Chcecie, żeby wleźli na was Rosjanie? Och, kochanie, w żadnym wypadku, my się ich bardzo boimy, nadeszła odpowiedź z ciemności. Który to? krzyknął ochryple porucznik Weber. Święty Piotr ze Świętą Trójcą! Kilku naszych naraz zaczęło rechotać z porucznika Webera, który jako jedyny nie rozpoznał głosu porty. Porucznik rozzłościł się i zapomniał o ciszy. — Wyjdź przed szereg, mądralo! — głos drżał mu ze wściekłości. — Nie, nie chciałbym dostać klapsa — odpowiedział głos porty. — Przestań natychmiast! — wściekał się dalej porucznik Weber. — Słusznie zgadzam się. Powinniśmy to skończyć, przyznał Portak piącym wysokim tonem. Porucznik podbiegł do kolumny, złapał pierwszego z brzegu żołnierza i syknął, jak śmieszna śmiewać się z oficera. Rozkazuję ci podać nazwisko tego żartownisia, albo cała kompania na tym ucierpi. Wiem, jak się obchodzić z taką świnią jak ty. Jedyną odpowiedzią był groźny pomruk. Z ciemności odpowiedziała pogróżka. Chłopaki słyszeliście ktoś chce dostać granatem w głowę będziesz musiał zmienić ton nie przywykliśmy do czegoś takiego to był głos malutkiego wy świńskie ryje wrzasnął weber i podbiegł do kapitana von baringa słyszeliśmy jak skarży się wykrzykując coś o degradacji i sądzie wojennym von baring przyjął to ozięble — Skąd już z tymi nonsensami? Mamy tu ważniejsze sprawy do załatwienia od tych bzdur rodem prosto z koszar. Śnieg skrzypiał pod butami. Mróz był zwiastunem ciemnej, aksamitnej nocy. Kiedy poruszyła się gałąź, to śnieg spadał jak deszcz i igieł. Mieliśmy rozkaz rozpoznania pozycji Rosjan. Broni palnej można było użyć tylko w ostateczności. Porta wyciągnął swój nóż bojowy, pocałował go i z uśmiechem powiedział. Wkrótce weźmiesz się do roboty, kochanie. Będziesz łaskotał rosyjskie żołądki i wyłuskasz im jabłka Adama. Właśnie o takiej robocie myślały dziewczyny w fabryce, kiedy cię produkowały. Legionista i malutki woleli od noży saperki, które teraz ważyli w dłoniach. Allah Akbar szepnął legionista i zniknął w ciemnościach. Bezgłośnie posuwaliśmy się naprzód tak, jak nauczyli nas Finowie. W walce wręcz byliśmy mistrzami. Nasi przyjaciele po drugiej stronie też nieźle znali się na tej robocie, zwłaszcza syberyjscy zwiadowcy, oni kochali ten rodzaj żołnierki. Bez jednego strzału osiągnęliśmy komarowkę. Kilku z nas było pokrytych krwią, kiedy krew zamarzała, ubrania stawały się sztywne jak deski. Porta złamał swój nóż w walce z Rosjaninem ostrze utkwiło pomiędzy żebrami i nie dało się wydobyć. Z równą zręcznością posługiwał się zdobycznym nożem syberyjskim. Zbroczony krwią cylinder przywiązał sobie do głowy kawałkiem sznurka. Tuż za komarowką musieliśmy zniszczyć baterię armat kalibru 150 mm. Artylerzyści byli jednak czujni. Zanim tam dotarliśmy pociski z działu przeleciały nad nami i wybuchły pośrodku siódmej kompanii, którą przydzielono nam jako wsparcie. W powietrze poleciały ciała i kończyny. Wrzeszcząc wściekłości zaatakowaliśmy dzielnych, ale znajdujących się w beznadziejnej sytuacji kanonierów, kiedy bateria została zdobyta, niektórzy z nich usiłowali uciec, ale szybko rozprawiliśmy się z nimi celnymi seriami z naszych karabinów i pistoletów maszynowych. Kilku, którzy się poddali, Zastrzeliliśmy, nie mieliśmy możliwości pilnowania jeńców, obie strony rozstrzeliwały, nikt nawet nie wiedział, kiedy to się zaczęło. Pierwszy raz zobaczyłem to na własne oczy w 1941 roku, kiedy dostałem się do niewoli, kilka kilometrów za linią frontu byłem świadkiem, jak żołnierze NKWD zlikwidowali dużą grupę niemieckich oficerów i SS-manów później widziałem takie same rzeczy po naszej stronie. Jeńcy byli zabijani z wielu powodów. Jeśli na przykład walczyliśmy za liniami wroga, to nie mieliśmy możliwości ich eskortowania, jeszcze gorzej było, kiedy odkrywaliśmy, że nasi towarzysze broni zostali w niewoli zamęczeni na śmierć. To wywoływało w nas żądzę odwetu i pragnienie mordu. Widziałem rzędy rosyjskich jeńców koszonych seriami z karabinów maszynowych, nie wspominając o licznych przypadkach zastrzelenia podczas próby ucieczki. Oddział szturmowy pozostał na stanowiskach, żeby pułk mógł do nas dołączyć. Natychmiast okopaliśmy się w śniegu. Porta wygłosił obszerną mowę o tym, co zjadłby po opuszczeniu pola walki. Po pierwsze, mam zamiar ukraść jakiemuś idiocie trochę ziemniaków i nieco schowanej rombanki wieprzowej. Z tych niebiańskich składników zrobię tłuczone ziemniaki z wieprzowiną. Ziemniaki będą z sosem czy z siekaną pietruszką? Chciał wiedzieć malutki. Sos jest lepszy. — Zielenina jest bardzo fajna, ale z sosem szybciej się trawi. To znaczy, że szybciej możesz się najeść, wysrać i zacząć wszystko od nowa. — Nigdy o tym nie pomyślałem — odparł malutki całkiem serio. — Dzięki za radę. — Boże, jedzenie — uśmiechnął się legionista. — Chciałbym, żebyśmy mieli się czym napchać. — Uwaga! Krzyknął Miller i podniósł karabin. Porta posłał serię z karabinu maszynowego w stronę kilku Rosjan, którzy schowali się tuż przed naszym stanowiskiem, a teraz próbowali wrócić do swoich. Nie powiodło im się. Zostali dosłownie rozsiekani na kawałki precyzyjnymi seriami porty. Przybiegł porucznik Weber, wyklinając na nas. Zaczął pouczać Starego, który był dowódcą drugiego Plutonu. Co wy sobie wyobrażacie, sierżancie? Dlaczego nie dopilnowaliście swoich ludzi? Dookoła jest Iwan, który tylko czeka, żeby dowiedzieć się, gdzie są nasze pozycje. Jak mógł pan, stary podoficer, do tego dopuścić, kiedy przecież wydano wyraźny rozkaz zabraniający otwierania ognia? Jeśli to się powtórzy, to stracicie swoje naszywki, sierżancie. Kiedy się stąd wycofamy, będziecie musieli za to odpowiedzieć. Tak jest, herr oberleutnant. Odpowiedź starego była krótka. Kiedy Weber odwrócił się, porta i Pluto zachichotali. Kto miał czelność śmiać się ze mnie, niemieckiego oficera? zawołał histerycznie Weber. Iwan! Dobiegło z ciemności. — Ktokolwiek to powiedział, wystąp. — Nikt nie będzie sobie stroił ze mnie żartów — wygrażał podenerwowany porucznik Weber. Oficer sztabowy, porucznik Bender, podszedł po cichu i przerwał Weberowi. — Obowiązuje nas absolutna cisza. Weder odwrócił się i zmierzył wzrokiem niewysokiego oficera. — Czy pan mi rozkazuje, poruczniku? — Tutaj oficerowie zwracają się do siebie po nazwisku — spokojnie przypomniał Bender. — Zobaczymy, Herr Leutnant. — Zostało jeszcze trochę przyzwoitych oficerów w niemieckiej armii i mamy zamiar utrzymać właściwą dyscyplinę oraz szacunek wobec przełożonych. Zapomnijmy o tym do końca walki, zaproponował z uśmiechem Bender. W ciemności głos porty zabrzmiał donośnie i wyraźnie. Witamy na towarzyskim spotkaniu oficerów pod czerkasami. Prawdziwy piknik nazistowskiej armii. Hail. Pocałujcie mnie w dupę. Weber omal się nie przewrócił, znowu wrzeszczał o sądzie wojennym całej kompanii, kiedy się stąd wydostaniemy. Portak piąco zarechotał. Oj, złociutki, mądry i wykształcony mężczyzna, a wierzy w cuda. Słyszeliście, chłopcy? Kiedy się stąd wydostaniemy? — A może mały pojedynek na noże, Robert Leutnant? — zaśmiał się rubasznie malutki, który leżał w tej samej jamie co Porta. Legionista zawołał — wydłubiemy z pana możliwości matrymonialne. Weber stracił resztki rozsądku. — To bunt! Jesteście buntownikami, wy świnie! Grozicie mi śmiercią! Machał w powietrzu swoim pistoletem maszynowym i nie mógł złapać oddechu. Ta kompania nie jest godna noszenia mundurów niemieckiej armii. Dopilnuję, Adolf Hitler, najwspanialszy przedstawiciel naszego narodu, dowiedział się o tym. Cała kompania zaniosła się głośnym śmiechem, zaś porta pyskował dalej. Chętnie pozbylibyśmy się tych szmat Adolfa od zaraz, bo są już nieco znoszone. Ja mam na sobie połowę munduru od Iwana krzyknął malutki. Będzie pan świadkiem? Zwrócił się Weber do porucznika Bendera. Świadkiem czego? — zapytał zdziwiony Bender. — Słyszał pan, co powiedział ten człowiek, a także groźby i obelgi wypowiadane przez tę hołotę pod adresem narodowo-socjalistycznego niemieckiego oficera. — Nie wiem, o czym pan mówi, Herr Oberleutnant. — Musi pan być w szoku. — Kapitan von Baring będzie zdumiony, czytając pański raport. Nie mówiąc już o pułkowniku Chince, on zawsze twierdził, że piąta kompania jest najlepsza ze wszystkich kompanii w pułku. Niewzruszony Bender poprawił pistolet na ramieniu i opuścił towarzystwo wściekłego webera. Przejście do Podapińskiej stanowił prawdziwy koszmar. Co chwila jakiś człowiek padał na śnieg i odmawiał dalszego marszu. Tylko kolby karabinów i brutalne kopniaki były w stanie zmusić wycieńczonych żołnierzy do powstania. Napotykane przez nas oddziały rosyjskie składały się z samych fanatyków. Walczyli z taką dzikością i odwagą, jakiej nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. Nawet pojedyncze, otoczone oddziały stawiały opór do ostatniego żołnierza. W nocy atakowali nas małymi grupkami i traciliśmy wielu wartowników od jeńców dowiedzieliśmy się że naszym przeciwnikiem jest 32 syberyjska dywizja strzelców z wostoku, wspierana przez oddziały 82 dywizji piechoty i dwie brygady czołgów przeciwko tym dwóm elitarnym jednostkom otrzymaliśmy wsparcie ze strony 72 dywizji piechoty ale wszystko wskazywało na to że wróg był blisko wzięcia nas w kleszcze Rosjanie schwytali dwóch podoficerów z trzeciej kompanii i następnego ranka usłyszeliśmy ich krzyki. Przyprawiały nas one ogęsią skórkę. Przeciągłe, bulgoczące jęki przetaczały się echem po śniegu. Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom, kiedy nasi rosyjscy koledzy po drugiej stronie ustawili dwa krzyże, na których rozciągnęli obu podoficerów głowy owinęli im drutem kolczastym niczym cierniową koroną. Kiedy skazańcy tracili przytomność, Rosjanie dopóty kłuli ich bagnetami w stopy, dopóki znowu nie zaczęli krzyczeć. Kiedy już dłużej nie mogliśmy znosić ich wycia, porta i legionista podczołgali się do Leja po bombie i zastrzelili obu nieszczęśników. Rosjanie zorientowawszy się, co zaszło, zawyli z wściekłości i ostrzelali nas z moździerzy. Straciliśmy ośmiu ludzi. Pod Podapińską nieprzyjacielowi udało się wziąć do niewoli całą drużynę z siódmej kompanii. Jeńcy wyli i krzyczeli w trakcie kaźni, jaką zgotowali im nasi czerwoni przyjaciele. Ich komisarz wrzeszczał przez megafon. Żołnierze 27. Pułku Pancernego, pokażemy wam, co czeka tych, którzy nie chcą poddać się i przejść na stronę sowieckiej, robotniczo-chłopskiej armii. Nieartykułowany ryk człowieka. Bólem nie do zniesienia dotarł do nas niczym fala. Potem głos powoli zamierał, komisarz ciągnął dalej. Słyszeliście to? Czy nie sądzicie, że kapral Holger ładnie śpiewał? Teraz usłyszycie kaprala Paula Bunckę, który równie pięknie krzyknie: kiedy będziemy pozbawiali go niektórych części ciała, słuchajcie żołnierze dwudziestego siódmego. Znowu doszły nas przeraźliwe krzyki i nieludzkie wycie. Tym razem ciągnęły się przez kwadrans. Boże, co oni z nimi robią? szepnął stary ze łzami w oczach. Poczekaj tylko, komunistyczna świnio! syknął malutki. Też będziesz krzyczał wredny skór wielu. Malutki z bremy zaraz złoży wizytę w twoim pieprzonym rewirze. Głos komisarza odezwał się ponownie. Śmiał się, kiedy krzyczał. To był twardy gość, ten Paul Bunzke, ale nawet on nie wytrzymał wbijania nabojów w rzepkę kolana. Będzie jeszcze więcej zabawy. Zobaczymy teraz, czy sierżant Kurt Mańcke jest równie twardy. Otrzymał odznaczenia za walkę wręcz oraz krzyż żelazny pierwszej klasy. Jestem pewien, że to jeden z najlepszych żołnierzy Hitlera. Myślę, że zdołamy wyciąć mu pępek, ale najpierw zmiękczymy go, odcinając mu paluchy u nóg, nożycami do drutu. Posłuchajcie tego, panowie, znowu zabrzmiał nieartykułowany ryk, ale tym razem był on o tyle łatwiejszy do zniesienia, że trwał tylko osiem minut według wskazania stopera pluta. Ruszam tam. Kto idzie ze mną? Cała piąta kompania chciała natychmiast wyruszyć, ale on pokręcił głową i bez słowa wybrał dwudziestu pięciu ludzi. Była między nimi cała nasza grupa oraz znaczna część drugiego plutonu. Wszyscy mieli doświadczenie w walce wręcz. Gorączkowo się przygotowywaliśmy. Wzięliśmy ze sobą trochę min przeciwczołgowych oraz burzących. Mieliśmy cztery miotacze ognia razem z miotaczem porty kiedy porta oporządzał swój miotacz ognia, stwierdził beznamiętnie. Pamiętajcie, żywcem bierzemy tylko kilku oficerów i komisarza, resztę zażynamy. Porucznik Weber już otwierał usta, żeby coś powiedzieć, ale spojrzenia grupy zabójców ostudziły jego zapał. Był blady jak ściana i trząsł się jak liść. Droga wiodła przez spokojnie wyglądający las, położony już na tyłach rosyjskich pozycji, zasłonięci przez krzaki i poszycie szybko posuwaliśmy się naprzód. Malutki legionista trzymali się blisko porty. Stary nie powiedział ani słowa, twarz mu skamieniała. Tylko jedna myśl zaprzątała nasze głowy. Zemsta za wszelką cenę. Byliśmy dalecy od normalności. Byliśmy ludźmi sprowadzonymi do poziomu dzikich drapieżników, które zwęszyły bliską zdobycz. Kryć się szybko! rozkazał nagle porta. Wykonując rozkaz przytuliliśmy się do śniegu. Porta leżał za drzewem i obserwował teren przez lornetkę. Niecałe dwieście metrów przed nami dwóch Rosjan siedziało na zwalonym pniu drzewa, sądząc po opartych o pięć karabinach byli to wartownicy. Porta i malutki, czołgając się, ruszyli z dwóch stron do niespodziewających się niczego żołnierzy. Wstrzymując oddech, przyglądaliśmy się, jak zbliżają się do swojego łupu. Jeden z Rosjan nagle wstał i spojrzał w stronę lasu. Porta i malutki bezszelestnie zapadli się w śniegu. Legionista podniósł do oka swój lekki karabin maszynowy, a jego wzrok poszukał przyrządów celowniczych. Obaj Rosjanie zginęliby w tej samej chwili, w której dostrzegliby nas, lecz ku naszej ulze wartownik odłożył broń, wyjął z kieszeni kawałek chleba i zaczął go przeżuwać. Drugi nabił fajkę i powiedział coś do swojego kolegi, na co obaj cicho roześmiali się. Porta i malutki metr po metrze podczołgiwali się coraz bliżej. Nagłym skokiem runęli na Rosjan. Ten z fajką upadł na twarz z głową rozpłataną saperką porty. Drugiego miażdżył w niedźwiedzi mu ścisku malutki, równocześnie podżynając mu gardło. Ciała upadły. Jeden z Rosjan wciąż trzymał niezjedzony chleb. Malutki zabrał zabitemu fajkę i włożył ją sobie do kieszeni płaszcza. Stary rozłożył mapę i sprawdził położenie przy pomocy kompasu. Dalej musimy iść bardziej na południe, bo zanadto oddalimy się od linii frontu. Porta ruszył dalej. Zarzucił na ramię miotacz ognia, machał do nas z niecierpliwością. — Pamiętajcie, mamy wziąć żywcem kilku komisarzy! — uśmiechnął się i poklepał swój nóż bojowy. — Allah jest dobry! — szepnął legionista — Dziś w nocy wielu niewiernych opuści, ten padł smutku dzięki mojemu nożykowi. W ogrodach Allaha szykuje się dla mnie zaszczytne miejsce. Z czułością przyłożył nóż do ust. Nagle ciszę zmąciło kilka przeciągłych wybuchów. Ognisty rydwan przetoczył się po niebie. Wyglądało to tak, jakby coś przeciągało po niebie oślepiający żar. Zaskoczeni i przestraszeni padliśmy płasko na śnieg. Nastąpiły jeszcze cztery eksplozje, a potem cisza. Katiusze, szepnął stary, muszą być bardzo blisko. Czołgaliśmy się dalej ostrożnie i bezszelestnie. Pomiędzy drzewami zobaczyliśmy baterie budzących postrach rosyjskich wyrzutni rakiet typu M13 kalibru 132 mm, zwanych katiuszami. Bez słowa uformowaliśmy się w tyralierę gotowi do zniszczenia baterii. Cztery wielkie ciężarówki dieslowskie stały na leśnej drodze bez załóg w odległości dwustu metrów od nas. Bauer szybko podbiegł do nich i przyczepił miny do osłon silników. Muszą czuć się tu cholernie bezpiecznie, skoro nie postawili ani jednego wartownika dla pilnowania tych ciężarówek. Zauważył Stege. — Cisza! — Szeptem rozkazał Stary. Rosyjscy artylerzyści byli bardzo zajęci ładowaniem dwunastu rur każdej wyrzutni. Żeby załadować taką wyrzutnię, nawet najlepiej wyszkolona obsługa potrzebowała co najmniej piętnastu minut. Stary przydzielił likwidację kolejnych załóg wyrzutni poszczególnym pododdziałom naszej grupy. Najważniejsze było, aby zaatakować nasze cele równocześnie. Kiedy już mieliśmy uderzyć, błysnęło światło z bunkra znajdującego się pomiędzy drzewami. Ktoś otworzył drzwi i usłyszeliśmy głos wydający rozkazy, potem drzwi zamknęły się. Portaj malutki, zajmijcie się bunkrem, rozkazał Stary, tylko bez strzelania. Wyciągnęliśmy noże oraz saperki i ruszyliśmy naprzód tylko jedna załoga wyrzutni zdołała chwycić za broń wszystko rozegrało się w ciągu kilku minut nie padł ani jeden strzał rosjanie leżeli wzroszonym obficie krwią śniegu usiedliśmy spoceni po krótkiej lecz gwałtownej walce miller wyraźnie wstrząśnięty siedział kołysząc się i mamrotał modlitwę porta spojrzał na niego co tam mamroczesz Miller drgnął i rozejrzał się wokół, zanim jąkając się odparł szeptem: Modlę się do tego, który panuje nad nami wszystkimi. Hmm, jestem pewien, że to pomoże. Dlaczego nie poprosisz, żeby po prostu zakończył tę wojnę? Przestań kalać jedyne piękno, jakie pozostało odrzekł fanatycznym tonem Miller. Z jego wzroku łatwo można było odczytać gniew. A co będzie, jak nie przestanę? odparł porta z chłodną groźbą w głosie. Jesteś zbyt pewny siebie, wściekł się Miller. Ale są pewne granice i jeśli będziesz dalej bluźnić, to będziesz miał ze mną do czynienia. Porta podniósł się i pogroził Millerowi: Słuchaj, świętoszku, uważaj, żebyśmy nie mieli dodatkowej ofiary na tej wycieczce stary wtrącił się w swój wyjątkowo niezwykle spokojny sposób dzięki któremu zawsze wracał nam rozsądek porta zostaw świętego w spokoju on jest nieszkodliwy porta wyniośle skinął głową i splunął ponad głową milera w porządku świętoszku niech będzie tak jak chce stary ale radzę ci nie podchodź zbyt blisko do józefa porty i powiedz swojemu Bogu, żeby też trzymał się ode mnie z daleka. Tuż przed pierwszymi stanowiskami Rosjan znaleźliśmy ciało niemieckiego podoficera bez rąk i z drutem kolczastym wciśniętym w odbyt. Miał także wydłubane oczy. Kurewskie świnie! Wyrzucił z siebie legionista. Oni są gorsi od rifów, uwierzcie mi, że to naprawdę coś znaczy. Jak dorwę tych skurwieli w swoje ręce... Skóra nam cierpła na myśl o tym, że możemy wpaść w łapy Rosjan. Leżeliśmy w zaroślach i czekaliśmy na portę i legionistę, którzy udali się na rozpoznanie słabych miejsc rosyjskiej obrony. Wrócili po trzydziestu minutach, spisali się znakomicie. Porta powiedział, że zdobycie rosyjskich pozycji będzie dziecinnie łatwe. Z papierosem przylepionym do wargi omawiał szeptem plan ataku. Na śniegu narysował szkic całego sektora i objaśnił, gdzie rozstawiono posterunki. Tutaj, po lewej, idąc wzdłuż okopu, znajduje się bunkier sztabowy. Jest tam co najmniej czterech oficerów, spróbujemy dostać ich żywcem. Kilkaset metrów dalej, za stromą skarpą, stoi bunkier telefoniczny. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam siedział komisarz. Bardzo niedobrze, że nie sprawdziłeś tego. Przerwał mu stary. Porta zupełnie zapomniał o tym, żeby być cicho, i powiedział na głos, Taki jesteś mądry? Może miałem zejść na dół, zapukać do drzwi i spytać: Przepraszam, Iwan, czy jest pan komisarzem? Jeśli tak, to czy nie zechciałby pan oddać się do niewoli? Zamknij się, porta. Nie chodziło mi o to dosłownie. Chwilkę później ruszyliśmy naprzód. Wszyscy założyliśmy rosyjskie futrzane czapki, które zabraliśmy żołnierzom zabitym przy Katiuszach Rzężenie mordowanego przerwało ciszę, malutki dusił wartownika kawałkiem cienkiego drutu Po chwili ciało zwisało bezwładnie Przed nami zaczął strzelać pistolet maszynowy, padło trzech naszych Stary cisnął ładunek wybuchowy w pierwsze widoczne sylwetki, po czym poleciały granaty ręczne. Pomiędzy wybuchami słyszeliśmy okrzyki zaskoczonych Rosjan. Giermancy! Gienancy! Porta biegał z głośnym śmiechem i miotał ogień w ciemne postacie biegające dookoła w całkowitym popłochu. Tuż za nimi podążali legionista i malutki szczekając lekkimi karabinami maszynowymi. Razem ze Starym kopnęliśmy drzwi do bunkra, gdzie kilku czerwonych zaczęło dopiero wstawać z łóżek, ale zanim zorientowali się co się dzieje, zginęli od ognia pistoletów maszynowych. Wzdłuż okopu nadbiegł jakiś oficer, rozpięte poły płaszcza powiewały mu po bokach, kiedy skoczyliśmy na niego, spadła mu z głowy czapka z zielonym krzyżem, wbiłem mu w pachwinę nóż i z szybkim cięciem podciągnąłem ostrze ku górze, trysnęła z niego fontanna krwi. Stary pobiegł za portą i pozostałymi. Do tego czasu makabryczne dzieło zagłady miało się już ku końcowi. W walce zgubiłem swój pistolet maszynowy, ale walczyłem dalej z saperką w jednej i pistoletem kalibru 7.65 w drugiej dłoni. Cios w rannego żołnierza, który próbował umknąć i strzał z pistoletu. Kolejny i jeszcze jeden. Działałem jak automat. Potem wszystko dobiegło końca. Na pożegnanie zaminowaliśmy bunkry. Eksplodowały jak cienka skorupa ziemi podczas erupcji wulkanu. Stary wystrzelił czerwoną i zieloną flarę, dając naszym sygnał do wycofania się. Popychając pięciu jeńców, wyczerpani, dotarliśmy w końcu do naszych stanowisk. Porucznik Weber pompatycznie rozkazał odesłać jeńców na tyły do sztabu pułku, w celu uzyskania od nich informacji. Porta roześmiał mu się w twarz. Nic z tego, herr Oberleutnant, ci Rosjanie zostają. To nasza prywatna zdobycz, ale otrzymacie wszystkie informacje, jakich wam potrzeba, proszę się o to nie martwić. Weber zaczął wrzeszczać coś o buncie i doraźnym sądzie polowym, ale nikt nie zwracał już na niego uwagi. Za bardzo interesowali nas nasi jeńcy. Porta dorwał najbliższego, wsadził mu kciuki w nozdrza, a potem rozerwał je szybkim ruchem. I jeniec zawył. Porta przytknął usta do jego ucha i ryknął: Kto dał rozkaz zorganizowania przedstawienia, które urządziliście wieczorem? Jeniec. Kapitan ze złotymi naszywkami komisarza na rękawie desperacko wjeżdżał nogami, starając się wyrwać z satanicznego uścisku porty. Odpowiadaj Bękarcie, kto ukrzyżował naszych kolegów i co zrobiliście z pozostałymi. Klnąc puścił przerażonego mężczyznę i rzucił go na podłogę bunkra. W tej samej chwili malutki dał mu kopniaka. Dawajcie następnego, ryknął porta. Malutki i legionista popchnęli oficera w stopniu majora w stronę porty, który wskazując na jęczącego komisarza oświadczył. Popatrz na niego i odpowiadaj za nim wydłubie ci oczy. Jeniec odskoczył do tyłu i zaczął krzyczeć. Nie, nie, powiem wszystko. Porta roześmiał się kpiąco. Więc znasz wszystkie sztuczki, towarzyszu. Myślałem, że znaje tylko nasza SS, kto ukrzyżował naszych przyjaciół. Pierwszy pluton, sierżant Barannikow. Hm. Nie żyje. Kto wydawał rozkazy? Tylko tym razem bez nazwisk truposzy świnio. Kom komisarz Topolczyn, który to jest draniu? Major bez słowa wskazał na jeńca, który razem z innymi stał pod strażą legionisty. Porta powoli podszedł do wskazanego mężczyzny i przez chwilę wpatrywał się w twarz niewysokiego oficera, który wydawał się kurczyć pod ścianą bunkra. Porta splunął mu w twarz i strącił czapkę z zielonym krzyżem. — A więc to ty lubisz się zabawiać. Zamierzam obedrzeć cię ze skóry, zwierzaku, ale najpierw pogadamy. — Jestem niewinny — wykrzyknął komisarz w nienagannej Niemczyźnie — Pewnie, zaśmiał się porta, ale tylko morderstw w Disseldorfie. Odwrócił się i podszedł do pobladłego majora, który stał na środku bunkra, dokładnie tam, gdzie pozostawił go porta. Pospiesz się i gadaj, albo dostaniesz kulkę w łeb, sowiecki gnoju, kto wsadził drut kolczasty naszemu koledze i obciął mu ręce. Lepiej gadaj, bracie, albo zaraz obecne ci uszy. Nie wiem o co panu chodzi, Herr Obergefreiter. To zabawne, jak nagle te psy nabrały manier. Chyba po raz pierwszy w życiu zwróciłeś się poprawnie do marnego Obergefreitera. Czy twoja pamięć nie potrzebuje lekkiego ukłucia? Strzelił kolbą pistoletu w twarz majora, łamiąc mu nos. Malutki przysunął się do porty i szepnął z diabelskim spojrzeniem. Niech malutki się nim zajmie. Pamiętam wszystkie pięćdziesiąt pięć sztuczek, jakie ludzie z zebry stosowali na nas w Fagen. Do diabła, porta, niech Malutki zaopiekuje się tą sowiecką odmianą SS. Przyrzekam, że nie minie minutka i gość wszystko wyzna. Słyszysz, zasmarkany Durniu? uśmiechnął się porta. Malutki chce na tobie potrenować, więc jak było z naszym kolegą? Kto wsadził mu drut kolczasty? Kto odciął mu dłonie? Mów, świnio! Prawie niedostrzegalnie kiwnął na Malutkiego. Malutki doskoczył do majora z radosnym okrzykiem, złapał go za spodnie na siedzeniu i niczym lalką rzucił głową o ziemię. Potem cisnął nim przez cały bunkier aż z trzaskiem zatrzymał się na ścianie. Malutki doskoczył do niego jak tygrys. Usłyszeliśmy odgłosy chrupania podobne do dźwięku łamanych suchych patyków. Major wydał z siebie krzyk, który postawił nam włosy na głowie, stary jęknął Nie. Nie, wypuśćcie mnie. Nie obchodzi mnie, co zrobili, nie mogę dalej na to patrzeć. Razem z nim wyszło jeszcze kilka osób, wśród nich porucznik Weber, który był biały jak ściana. Malutki pracował dogłębnie i efektywnie. Wiele lat gromadzonego poczucia zemsty i nienawiści uchodziło teraz z tego produktu systemu, który teraz niewiele już różnił się od całego naszego brunatnego reżimu. Może czuliśmy się rozgrzeszeni, pamiętając o tym, że major też brał udział w tym samym, co teraz spotkało jego. Kiedy porta powstrzymał malutkiego, major był już nie do rozpoznania. Mundur miał w strzępach. Wyglądał tak, jakby wydostał się z łap oszalałego goryla. Widząc to, jeden z jeńców upadł. Legionista dał mu kopniaka, ale to nie odniosło skutku. Facet był prawie martwy ze strachu. W kilku ratach porządna informacja przedostała się do nas przez połamaną szczękę i bezzębne już usta majora. Jeniec, który zemdlał, okazał się być inspiratorem tortur, to on wydał rozkaz użycia drutu kolczastego. Kiedy mężczyzna doszedł do siebie, legionista spytał go: Jak się nazywasz? Kapitan Armii Czerwonej, Bruno Zarstein. To brzmi chyba po niemiecku, prawda? zamyślił się legionista. Brak odpowiedzi. Czy jesteś Niemcem Draniu? Cisza. Przerażająca cisza. Co jest do diabła? Ryknął malutki. Czy nie słyszałeś pytania pustynnego szczura? Czy chcesz, żeby malutki zrobił z ciebie krwawą miazgę? — Słyszałeś, o co pytamy? Rzekł legionista, śmiejąc się złowrogo. Czy jesteś Niemcem z synu? Nie. Jestem obywatelem radzieckim. To dobre. Ale moich kolegów to nie satysfakcjonuje, uśmiechnął się legionista. Ja jestem obywatelem francuskim, a jednocześnie Niemcem. Zostałem Francuzem, bo wiedziałem, jak zabijać wrogów Francji, a ty zostałeś obywatelem sowieckim, żeby zabijać wrogów Sowietów. Łagodnie włożył rękę do kieszeni na piersi bladego kapitana i wyjął stamtąd jego książeczkę wojskową. Rzucił do porty, który zaczął ją kartkować, nie rozumiejąc ani słowa. Rosyjski major bardzo chętnie zgodził się tłumaczyć na niemiecki. Okazało się, że kapitan Bruno Zarsztajn urodził się w Niemczech 7 kwietnia 1901 roku i wyjechał do Związku Sowieckiego w 1931 roku. Odbył naukę w szkole dla oficerów politycznych i został odkomenderowany do 32. Dywizji Strzelców Syberyjskich. — No, no, draniu — legionista znowu się uśmiechnął. — Spotka cię wyjątkowo surowa kara w myśl paragrafu 986 artykułu 2 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią tego paragrafu opuszczenie kraju i przyjęcie obcego obywatelstwa bez poinformowania narodowo-socjalistycznego prokuratora generalnego jest przestępstwem. Nie dopełniłeś tego obowiązku, co w szarzu? — To jest właśnie sedno sprawy — wturował Porta. — Orzekniesz o jego losie. — Po prostu zrób do diabła to, co twoim zdaniem powinno się uczynić — zakończył non szalansko. Powiedz, czy wiesz, co mi zrobiono, kiedy wróciłem z Legii Cudzoziemskiej? — dopytywał się uprzejmym tonem legionista. — Zgadnijcie, towarzyszu komisarzu. Bili mnie po nerkach żelaznym łańcuchem. Próbowaliście kiedyś sikać krwią? Porta wtrącił się i ryknął w ucho niemiecko-rosyjskiego komisarza. Odpowiadaj na rany Chrystusa, albo ci wydłubiemy oczy i każemy je zeżreć. Malutki pchnął z na bagnetem. Kuty odskoczył do przodu, ale lufa Bauera nakłoniła go do powrotu na poprzednie miejsce. Odpowiadaj, świnio, nie słyszałeś, co panowie mówili? Przypominał mu Porta. Spytam ostatni raz. Czy próbowałeś? Nie. Nie, wyszeptał ochryple komisarz i jak zahipnotyzowany wpatrywał się w legionistę, na którego twarzy wciąż gościł ojcowski uśmiech. Chcesz spróbować? Nie, her soldat, ja też nie chciałem, bracie, ale twoi koledzy po fachu fagen zmusili mnie do tego, czy słyszałeś kiedyś o fagen? Nie, nie sądzę. Ja też nie słyszałem. Fagen, za każdy rok spędzony w legii cudzoziemskiej, dostałem cztery uderzenia łańcuchami po nerkach, po jednym za każdy kwartał. Mogli wybrać jedno uderzenie za każdy miesiąc lub tydzień, a nawet dzień, ale tego bym już nie przeżył i wyobraź sobie, jak byłoby mi smutno, gdybyśmy się nie spotkali. SS Unterscharführer Willy Weinbrand uważał, że to zabawne patrzeć, jak zlizuje ślinę. Próbowałeś kiedyś, komisar? — Nie? Ale krzyżowałeś ludzi. Nie sądzisz, że to boli... — Zostać ukrzyżowanym? Zarsztajn desperacko przylgnął do ściany i starał się unikać spojrzenia pełnych fanatyzmu oczu legionisty. — Nie odpowiadasz. Czy próbowałeś? — Nie, herr soldat. Malutki splunął na podłogę. Zlizuj to. Bruno Zarsztajn obrócił głowę. Wyglądał, jakby zaraz miał się przewrócić. Zahipnotyzowanym wzrokiem wpatrywał się w śruzowatą wydzielinę na podłodze bunkra. Wszyscy byliśmy zmuszani do zlizywania flegmy. Wiedzieliśmy, co wstrząsa ciałem zarsztajna. Malutki złapał go i przydusił do podłogi. Żryjcie, towarzyszu. Legionista ukłuł go bagdetem w szyję. Szukajcie, a znajdziecie, rzekł podniosłym tonem. Allah jest wielki. — Inshallah! — Zarstein wymiotował. Wydawało się, że żołądek wywrócił mu się na lewą stronę. Wielkie dzięki, rzekł cicho legionista. Takie zachowanie było w Fagen surowo karane. Kopnął komisarza w bok, aż ten się przetoczył. Legionista pochylił się nad nim. Twoi koledzy z SS wykastrowali mnie w sraczu nożem kuchennym powiedział poufałym tonem widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, herr soldat Boże zlituj się, co za niewiniątko jego głos był teraz ostry jak brzytwa następnie rzekł z groźbą w głosie ilu ludzi wykastrowaliście w waszych obozach koncentracyjnych? Żadnych Niemców, herr soldat, tylko jednostki, a społeczne zapadła złowieszcza cisza. Korzystając z niej komisarz podczołgał się ku pozostałym jeńcom, lecz ci odstąpili od niego. Tylko jednostki aspołeczne wycedził wolno legionista, jakby rozmyślając na głos. Podkreślił słowo aspołeczne. Jego głos podnosił się w przypływie wściekłości. Wstawaj skurwy, synu, albo obedrę cię ze skóry. Kopnął komisarza, który próbował się zasłonić rękami. Antyspołeczne zastrany bękarcie. — Zdaniem twoich kumpli z SS wszyscy jesteśmy aspołeczni. Dlatego tu się znaleźliśmy. Myślisz, że to daje ci prawo robienia z nas eunuchów? Ściągnijcie mu spodnie! — ryknął legionista. Malutki i Pluto zdarli ubranie z komisarza, który krzyczał jak przerażone zwierzę. Legionista wyjął nóż bojowy i wypróbował jego ostrość kciukiem. I wtedy przez pomieszczenie przetoczył się przeszywający rozkaz. — Drużyna baczność! Wykonaliśmy rozkaz. W drzwiach stał kapitan von Baring, oficer z intendentury i stary. Strzepując powoli śnieg z płaszcza, von Baring wszedł do bunkra. Spojrzał beznamiętnym wzrokiem na jeńców i na półnagiego komisarza usiłującego zaszyć się w rogu. Przestańcie, chłopaki — zwrócił się do nas von Baring — jeńcy mają być odstawieni do sztabu pułku. Czy nikt wam tego nie powiedział? Porta pospieszył z wyjaśnieniami, ale von Baring uciął mu w pół słowa. W porządku, porta, wiem, co chcesz powiedzieć, pokazał na jeńców. Możecie być pewni, że tam zajmą się nimi, ale my nie będziemy tu stosować tortur. Zapamiętajcie to sobie i biada wam, jeżeli jeszcze was kiedyś na tym przyłapie. Czy nie możemy ich tu zatrzymać jeszcze przez parę minut? nalegał porta. Nie. Zostawcie to tym w sztabie von Baring skinął na starego który natychmiast wezwał kilku żołnierzy z sześćdziesiątego siódmego pułku odprowadźcie jeńców na tyły rozkazał von Baring sierżantowi odpowiadacie głową za ich bezpieczeństwo kiedy ruszyli malutki wbił bagnet w udo do komisarza mężczyzna wydał z siebie krzyk co się stało Rzucił von Baring. Jeden z jeńców nadepnął na gwóźdź, odpowiedział z niewinnością Porta. Von Baring oraz oficer z intendentury wyszli bez słowa. Niech to szlak, zaklął legionista. Dopiero co zaczęliśmy. Dlaczego von Baring zawsze musi nam przeszkodzić w zabawie? To jest nie fair, oświadczył Porta i posępnie powiedział do starego. To twoja wina. Doniosłeś baringowi, co? Tak, odpowiedział szczerze stary i każdy z was postąpiłby tak samo, gdyby wam nie odebrało rozumu. Następny komisarz, który wpadnie w moje ręce, dostanie od razu kulkę w głowę, oświadczył malutki, wymachując pistoletem. Może wrócą do nas, jak tylko Chinka sobie z nimi pogada, zastanawiał się legionista. Oddział szturmowy z wielkimi trudnościami torował sobie przejście przez śnieg, który wydawał się wsysać nas z każdym krokiem. Już po pierwszych kilometrach słabsi żołnierze rzucali się z płaczem na ziemię, odmawiając dalszego marszu. Lufy karabinów kolegów pracowały nad nimi dopóty, dopóki chwiejnym krokiem nie zmusili się do kontynuowania pochodu. Przypominaliśmy stado czarnych mrówek na tlenie skończenie białej panoramy. Musieliśmy bić się o każdy kołchoz i każdą wioskę. Kiedy już wydawało nam się, że oczyściliśmy teren z wrogów, ci niczym wilki znowu nas atakowali. Piąta kompania znalazła kwatery w kołchozie na południowy wschód od Dziurżeny. Byliśmy całkowicie wyczerpani. Zrzuciliśmy z siebie płaszcze i sprzęt i zwaliliśmy się na słomę. Wtem rozległy się strzały. Wściekłe serie z rosyjskich pistoletów maszynowych. Słyszeliśmy strzelaninę i krzyki. Iwan! Iwan! krzyczeli nasi wartownicy, a my skokami szukaliśmy schronienia, jednocześnie otwierając ogień do Sybiraków, którzy pojawiali się zewsząd. Wiejemy! krzyczy stary, porywając pistolet maszynowy oraz kilka granatów. Wybiega bez czapki i płaszcza. W zamieszaniu potykamy się, ale już po kilku sekundach znikamy w ciemnościach. Pluto właśnie polował na wszy i wybiegł ubrany jedynie w spodnie i buty. Z pistoletem maszynowym ruszył za dom i wpadł od razu na trzech Rosjan. Uczepili się go niczym pijawki, próbując zadźgać go nożami. Pluto rycząc jak wściekły byk kopał i kąsał, jednocześnie strzelając z pistoletu. Jeden z Rosjan przejechał na brzuchu przez podwórze niczym na sankach. Dwóch pozostałych złapał za gardła i odrzucił. Jednemu niemal przeciąłem na pół pierś serią z pistoletu maszynowego, a drugi osunął się na ziemię z nożem pluta zatopionym głęboko między żebrami. Porta i legionista walą wokół siebie pistoletami jak maczugami, wyklinając przy tym ruskich. Tu jestem, ty czerwona dziwko! krzyczy porta i kolba ze świstem ląduje na syberyjskiej głowie odzianej w futrzaną czapkę. Allah Hagbar! Wrzeszczy legionista Malutki kładzie dookoła siebie niewysokich Sybiraków Niczym średniowieczny rycerz kręcąc kozacką szablą Naostrzył ją z obu stron i tnie na wszystkie strony Gdy dwie godziny później odpieramy kolejny atak Sybiraków Ponad jedna trzecia kompanii już nie żyje Znowu wleczemy się przez białe piekło Grupa szturmowa stopniowo, lecz nieuchronnie skazywana jest na zagładę, teraz ponad połowa z nas to już tylko skurczone i zamarznięte zwłoki spoczywające na śnieżnym pustkowiu. Wokół każdego ciała powstaje kopczyk ze śniegu. Wioska dziurżeny to samotne, zapomniane przez boga miejsce z kołchozem i linią kolejową od strony północnej. Musimy zdobywać każdy pagórek i godzinami walczyć o każdy dom żaden ze strzelców syberyjskich z trzydziestej drugiej dywizji nie poddaje się trzeba ich likwidować w walce wręcz podczas boju nie cofają się ani na krok. W dziurżenach ginie Miller, nasz świątobliwy towarzysz. Umiera w objęciach malutkiego i porty za stertą kolejowych podkładów. Jak na ironię, porta wygłasza nad nim ostatnie pater noster. Przed dalszym pochodem śmierci przysypujemy jego ciało śniegiem. Jesteśmy tak wycieńczeni, że pozwalamy naszym towarzyszom leżeć w śniegu, gdy nie są już w stanie oprzeć się tej pokusie. Niemal oślepieni... Jęcząc ze zmęczenia i bólu docieramy do czegoś, co przypomina drogę wytyczoną długim rzędem słupów telegraficznych. Wtedy dostrzegamy przed nami jeden, dwa, trzy, cztery, na Boga pięć, nie, znacznie więcej czołgów wynurzających się z zadymki śnieżnej. Dowódca każdego czołgu siedzi wychylony z wieżyczki i stara się dostrzec wśród śniegu drogę. Przerażeni zastygamy w miejscu i w panice patrzymy na wielkie, pomalowane na biało potwory, warczą na drodze, a z ich wieżyczek sterczą pod kątem armaty. Sierżant Kraus ze 104. pułku artylerii wstaje i chce do nich podbiec. Stary musi powalić go na śnieg. Ostrożnie to Iwan. To nie są tygrysy ani pantery. Nie zdziwiłbym się, gdyby to były KW2. Bezustanny niepadający śnieg utrudnia nam obserwacje warczących czołgów. — O w dupę kopane! — rzuca Porta. — To chłopaki wujka Józia na pikniku. — Każdy wóz ma czerwoną gwiazdę. Adolfowi by się nie spodobali. Gdy tylko upewniliśmy się co do tego faktu, zaczęliśmy gorączkowo zagrzybywać się w śniegu, aby jak najszybciej ukryć się przed wzrokiem dowódców czołgów. Kopaliśmy, korzystając nawet z paznokci. Naliczyliśmy piętnaście sztuk T34 i dwa olbrzymie kawu dwa mogło być ich więcej, ale trudno było coś więcej dostrzec w zadymce. Nerwowo przyglądaliśmy się, jak znikają niczym duchy. Nagle dotarło do nas, że kierują się na Łysiankę, tam przygotowywała się do natarcia, mającego otworzyć kocioł nasza pierwsza dywizja pancerna. Kapitan von Baring szybko zdecydował. Musimy szybko dotrzeć do Łysianki, żeby ostrzec naszą dywizję o grożącym jej śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wśród narastającej burzy śnieżnej ruszyliśmy wprost pod wiatr. Przejście w takich warunkach prawie trzynastu kilometrów dla żołnierzy piechoty obciążonych amunicją i ciężką bronią nie było łatwe. Chociaż nieprzyjacielskim czołgom burza również utrudniała pochód, to jednak ich szanse na dotarcie do celu przed nami były daleko większe. Widoczność spadła do półtora metra. Nagle słyszymy grzech od karabinów maszynowych. Czołgi przechodzą na niższy bieg i skowyczą jak wystraszone dzieci. W zamieci pokazują się zarysy stalowych potworów. Nasi artylerzyści i piechota rozbiegają się z krzykiem, rzucają broń, padają, miażdżą ich gąsienice Niektórzy podnoszą ręce do góry, ale w następnej chwili padają z koszeni seriami karabinów maszynowych. Czerwone gwiazdy nie mają dla nas litości. Wpadamy razem ze stegę w jakieś krzaki i desperacko próbujemy się w nich ukryć. Kilka metrów od nas wzbijając tuman gęstego śniegu przejeżdża z wyciem T-34. Niczym ognisty pocałunek dociera do nas z rury wydechowej ciepło jego spalin. Nasze ciała pokrywa od stóp do głów gęsia skórka. Reszta oddziału szturmowego biega dookoła niczym wystraszone króliki Z niesamowitą precyzją są po kolei wyłapywani Kwadrans później słyszymy już tylko w oddali pojedyncze wystrzały Wlokąc się dalej na zachód napotykamy jeszcze więcej wrogich czołgów Tutaj trwa polowanie na piechurów z drugiego pułku To przerażający wyścig myślimy jedynie jak uciec przed ziejącymi ogniem zabójcami w pewnej chwili musimy rzucić się pod czołgi i pozwolić żeby przejechały nad nami tak jak uczono nas na poligonie w panice przyciskamy się do ziemi z grzmotem grzechotem i warkotem ogromna masa t cztery przetacza się nad nami brzuch potwora pieści od góry a po bokach z hukiem i klekotem przewalają się gąsienice kiedy spotyka cię coś takiego, to przestajesz nad sobą panować. Trzęsiesz się i drżysz. Gadasz bez ładu i składu. Nie możesz uwierzyć w to, że jeszcze żyjesz. Kilka kilometrów na południowy zachód nawiązujemy kontakt z resztkami oddziału szturmowego von Baringa. Z pięciuset ludzi została nas tylko setka. Na szczęście przeżyła większość naszych przyjaciół. Pluto miał oderwane ucho. Dostał odłamkiem. Porta bandażował go z macierzyńską troską. To dobrze, że ta pestka brzoskwini nie trafiła cię w tyłek, mój chłopcze, to ucho i tak ci było niepotrzebne. Nigdy nie słuchałeś rad mądrych ludzi. Czyż twój stary ojciec nie mówił ci, że wojna jest nieprzyjemna? Ale ty, durniu, musiałeś oczywiście wyruszyć na podbój Leibensraumu dla swojej wspaniałej nordyckiej rasy, a teraz widzisz, co ci się przydarzyło, głupi wieśniaku. Von Baring nawiązał kontakt ze sztabem i przekazał, że wszystkie kompanie poniosły ciężkie straty. Ku naszemu zdziwieniu otrzymaliśmy następujące rozkazy. Oddział szturmowy von Baringa połączy się z resztkami 72. Pułku piechoty. Razem powrócą do punktu 108 na pozycję w Dziurżenach. Jeśli utrzymują się tam Rosjanie, to należy ich stamtąd wyprzeć. — Zdumieli do reszty? — Co za nonsens! — krzyknął Porta. — To jak zabawa w dwa ognie. Może uruchomią tutaj linię trambajową. Bez żadnego rozpoznania ani wsparcia na skrzydłach zawróciliśmy porta przysięgał, że jeśli jeszcze raz będzie musiał zawracać to zatrzyma się dopiero w berlinie ranek powitał nas trzydziestostopniowym mrozem nocą zamarzło siedmiu ludzi zepchnęliśmy ich ze śnieżnego nawisu aż stoczyli się na drugą stronę najpierw jednak sprawdza się czy opłaca się zabrać im buty jeden ze zmarłych ma na sobie parę prawie nowych walonek doskonale pasują legioniście zakłada je z wyrazem radości na twarzy ludzi ubywa a butów przybywa szaleńczo chichocze i entuzjastycznie przytupuje staramy się okopać głębiej ale zarówno saperki jak i kilofy są nieprzydatne w zamarzniętej na kamień ziemi po południu szturmuje na nas rosyjska piechota. Wielką masą ruszają z gromkim urra. Otwieramy ogień z broni automatycznej i moździerzy. Ku naszemu zdziwieniu Rosjanie przerywają ataki i wycofują się na swoje stanowiska. Otwieramy łącznie osiem szturmów w ciągu czterdziestu ośmiu godzin. Od ataków zimna, głodu, bomb i odłamków gorsze jest wszechogarniające uczucie, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Czujemy, że spisano nas na straty. Sztab nie odpowiada na nasze wezwania pomocy. Po czternastu atakach von Baring rozkazuje przesłać radiooperatorowi pełen desperacji sygnał SOS. Oddział szturmowy von Baringa niemal wybity. Pozostało tylko dwóch oficerów, sześciu podoficerów i dwustu dziewiętnastu żołnierzy. Przyślijcie amunicję, opatrunki i żywność. Czekamy na rozkazy. Odpowiedź ze sztabu jest krótka. Nie możemy wam pomóc. Trzymajcie się do ostatniego żołnierza. Dowódca korpusu. Rosjanie próbują nas teraz wykurzyć bombami lotniczymi. Z niskiego pułapu atakują wioskę dwunastoma bombowcami typu Martin. Zrzucają bomby. Następnej nocy, pomimo rozkazu kontynuowania walki do ostatniej kropli krwi, kapitan von Baring, ryzykując sąd wojenny i karę śmierci, rozkazuje wycofać się z wioski, pozostawiając moździerze i ciężkie karabiny maszynowe. Na opuszczonych stanowiskach ułożyliśmy rzędem ciała naszych zabitych towarzyszy broni. Mętne źrenice martwych kanonierów ze 104 pułku. Czołgistów z dwudziestego siódmego i szarej piechoty z siedemdziesiątego drugiego wpatrują się w rosyjskie pozycje, gdzie usadowili się syberyjscy strzelcy. Ludzie padali jeden po drugim, jak dojrzałe jabłka w sadzie podczas jesiennej burzy. Teraz już nas nie obchodzi, kto otrzymał pocałunek śmierci od mrozu. Co tam słychać w oddali? Czołgi? Obłąkani ze zmęczenia, wyniszczeni, zapadamy się w zaspy z lodowaciałego śniegu, z desperacji zaczynają nam płynąć po policzkach łzy. Przeciwko śmiercionośnemu molochowi mamy tylko granaty ręczne. Silniki skowyczą i śmieją się z nas, śpiewają dla nas elegie, łabędzi śpiew dwudziestego siódmego karnego pułku pancernego. Bez jednego słowa ściskamy w dłoniach granaty. Jeśli mamy zginąć, to na pewno drogo sprzedamy naszą skórę. Szaleństwem jest podjęcie tej walki, lecz równie bezsensowne jest poddanie się, w sumie wychodzi na to samo. Śmierć pod gąsienicami albo od kul pistoletów maszynowych. Dla nas wojna zbliża się już do końca, warknął porta. I to zaledwie trzy tysiące kilometrów od Berlina. Niestety już za późno, żeby coś z tym zrobić. Zaczekam na was w piekle. Allah jest wielki, ale oni jeszcze więksi, stwierdził legionista. Z tego miał zamiar wstać i uciekać, ale złapaliśmy go razem ze starym. Zaczął się ostrzał z karabinów maszynowych. Ludzie zaczęli znowu ginąć. Kapral ze 104 usiadł, podniósł dłonie do głowy, po czym zgiął się jak scyzoryk. Niski oficer intendentury wybiega do przodu i rzuca wiązką granatów w najbliższy czołg, pada i ginie zmiażdżony gąsienicami. Granaty eksplodują za daleko od celu. Wielu bierze nogi za pas. Von Baring krzyczy w desperacji. Leżeć niech przejadą. Weźmiemy ich od tyłu. Nie mają osłony piechoty. Ale coraz więcej żołnierzy wpada w panikę. Biegają bezładnie, dopóki nie skosi ich seria karabinów czołgowych. Porta przygotowuje ręczny ładunek. Daje mu całusa i zrzuca. Improwizowana mina ląduje pod gąsienicą najbliższego czołgu. Czołg szarpnął. I stanął. W tej samej chwili malutki rzuca podobny ładunek, który także trafia w cel. Z zadowoleniem klepie portę po ramieniu. Stary krzyczy — stać, stać! To niemieckie czołgi! Patrzcie, mają czarne krzyże! Gapimy się z rozdziawionymi gębami. Stary ma rację. — Dzika radość! Machamy naszymi białymi płachtami i hełmami! Czołgi stają! Włazy w wieżach otwierają się! Pancerniacy machają do nas! Z płaczem padamy sobie w objęcia! Z całego oddziału szturmowego przeżył tylko jeden oficer — kapitan von Baring oraz trzydziestu czterech podoficerów i żołnierzy. Niski, krępy generał major Becke wyskakuje z czołgu i podchodzi do nas podaje każdemu rękę a potem macha do nas na pożegnanie i rusza w kierunku czerkasów żeby poszerzać zrobiony przez nas w kotle wyłom wewnątrz kotła desperacko walczą jeszcze pozostałości dziewięciu dywizji zginął oberleutnant weber niemiecki tygrys zmiażdżył jego ciało już nikomu nie będzie groził sądem wojennym sztywni niczym drewniane kukiełki Brniemy wzdłuż drogi do wioski, gdzie mamy nadzieję otrzymać posiłki. A teraz wieśniaki, podam wam znakomity przepis, powiedział Porta buńczucznie. To przepis na Ambrozję z Olimpu. No i wtedy rzecz jasna, nasi rosyjscy koledzy musieli zakłócić roztaczanie cudownej gastronomicznej wizji. 16 tłuczone ziemniaki z wieprzowiną. Dwudziesty siódmy pułk został rozlokowany na skraju lasu, kilka kilometrów na północ od Popielni, na dość spokojnym odcinku, gdzie tylko od czasu do czasu artyleria wymieniała pozdrowienia. Nasza ekipa wykonywała zwiad w lesie. Wyruszyliśmy z karabinami na ramionach i z papierosami w ustach. Porta zarządził krótki odpoczynek. A pieprzona wojna nie ucieknie, jeśli się na chwilę zatrzymamy. Malutki legionista przytaknęli mu z ochotą. Stary wzruszył ramionami, dla mnie to wszystko jedno. Nie ma tu żadnych Rosjan, bo byśmy ich już dawno zauważyli. Usiedliśmy w dwunastu na zwalonym pniu, niczym wróble na drucie telefonicznym. Porta zaczął wyjaśniać, jak należy przygotowywać tłuczone ziemniaki z wieprzowiną, jego ulubione danie. Najważniejsze przygotowaniu tej potrawy jest uczucie, gestykulował. Bez takiego podejścia możesz nawet nie zaczynać. Poczekaj chwilę Porta, malutki przeszkodził mu. Chcę zapisać przepis. Poprosił Stegego, żeby podał mu ołówek i papier, a Stege wręczył mu je z uśmiechem. Malutki przekręcił się na brzuch, poślinił ołówek i powiedział porcie, żeby mówił dalej. Po pierwsze, musisz znaleźć piękne ziemniaki. Nie ma znaczenia, czy ukradniesz je z pola, czy przyniesiesz z piwnicy. Kiedy jednak już je zdobędziesz, musisz spocząć na solidnym zydlu. Jeśli zabolicie dupa, weź sobie poduszkę. Później zacznij obierać. Jeśli napotkasz nieładne kawałki, to trzeba je zgrabnie i z poszanowaniem wyciąć. Co to są nieładne kawałki ziemniaka? zapytał głupio malutki. Nie widziałeś nigdy syfiastego ziemniaka? Nie. No cóż. O wielu rzeczach nie masz jeszcze pojęcia odparł porta z poirytowaniem. Posłuchaj, jak brzmi przepis: Wytnij syfy. Wrzucaj obranego ziemniaka do cudownie chłodnej wody z kokieteryjnym chlupnięciem, podobnym do pluśnięcia, jakie robi dziewica siusiająca wątłą stróżką do strumienia w wiosenny wieczór, gdy komary zabawiają się ze sobą w krzakach. O Boże, Porta, przecież ty jesteś poetą. Porta uniósł brwi. A co to poeta, to ma coś wspólnego z kobietkami? Może spotkasz któregoś z nich w następnym burdelu, odparł ze śmiechem stary. Ale nieważne, mów o przepisie. Kiedy wszystkie bulwy zostaną obrane, to je ugotuj. Następnie utłucz zgodnie z wojskowym regulaminem. A teraz słuchaj uważnie, bo teraz będzie najważniejsze. Idź na pole lub do wsi i polegając na własnym nosie, poszukaj bydła. Znajdź krowę... Jeśli nie wiesz, jaka jest różnica pomiędzy krową a bykiem, podnieś antenkę zwisającą u dołu zwierzęcia. Tym razem trzymaj nos z daleka, bo tuż pod antenką znajduje się rura wydechowa tego osobnika. Kiedy już znajdziesz właściwe zwierzę, wyduj ćwiartkę soku z pojemnika na mleko. Ten pojemnik zwisa pod brzuchem i wygląda jak głowa stegę. Dolej mleka do tłuczonych ziemniaków, ale na Boga uważaj, żebyś nie wydoił osła. Dla tych cudownych bólw byłoby tragedią używać oślego mleka, ponieważ nadaje się ono tylko do kąpieli. Do diabła! rzucił malutki. Kąpiel w zwykłej wodzie jest już dość wstrętna, a w mleku musi być potworna. Wolałbym już nazbierać tyle brudu, żeby dało się zeskrobać. To musi być blew. Po co wygadujesz takie bzdury? Biedny, głupi, bękarcie, dlatego cię wyrzucili ze szkoły w czwartej klasie. Czy nie słyszałeś historii o pięknej kurtyzanie Sabinie? Moim obowiązkiem porządnego komunisty jest edukacja mas, więc opowiem ci tę historię. Cesarz Neron, który był jeszcze grubszy od naszego Hermana, miał już dość swojej kurewskiej żony Oktawi. Dlatego jego pierwszy zastępca, Gaulajter Himmlerus, zabił ją i wyszukał mu w burdelu Sabinę. Była ona w typie Nerona, a cycki miała wielkie jak rosyjski T-34, ale — i tu trafiamy na ciemną stronę — cała była pokryta syfami. Jednak Himmlerus wpadł na genialny pomysł. Wykąpał ją w mleku osła i wyszła z wanny gładziutka jak pupka Ewy Brown. Od tego czasu mleko oślicy stosuje się wyłącznie w celach leczniczych. Koniec lekcji historii — oświadczył. Wracamy do przepisu szeroką twarz malutkiego, ozdabiało zafrasowanie i skupienie. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy jak nasz stary chichocze. Kiedy dolejesz do kartofli czystego mleka, zamieszaj je łagodnie. Następnie z czułością dosyp szczyptę soli. Pamiętaj, rób to z uczuciem. I zaklinam cię na wszystkie świętości Niemiec, mieszaj zawsze wyłącznie drewnianą łyżką. Jeśli jej nie masz, to skorzystaj z bagnetu ale najpierw dokładnie oczyść go z krwi czy też z oliwy. Później wbij dziesięć jaj i bardzo delikatnie rozmieszaj je z cukrem. Ukradnij cukier kwatermistrzowi, ale zaklinam cię na błękitne oczy Hitlera, mieszaj wolniutko, bardzo wolniutko. Dlaczego wolniutko? Dopytywał malutki. A po co ci to wiedzieć, głupi wieśniaku? Po prostu rób to powoli i przestań przerywać. Gotuj całość na małym ogniu. Jeśli robisz to w warunkach polowych, to nigdy nie korzystaj z obornika ani z paliwa, bo śmierdzi. Porta przerwał i patrzył na malutkiego, który podniósł rękę do góry, jak uczeń w szkole. Czego znowu chcesz? Chciałem pokornie zapytać, panie oberkucharzu Porta, czy można gotować na brzozie nasączanej ropą kradzioną z samochodów Hitlera? Po czym dodał szeptem do roześmianego Stegego. Tak to robiliśmy w Berlinie. Tak, głupku, masz jeszcze jakieś pytania? Jeśli tak, to pytaj teraz. Malutki pokręcił głową. Leżeliśmy obok niego i zobaczyliśmy, jak pisze wielkimi literami, dziecięcym pismem. Można korzystać z brzozy i kradzionej ropy. Wieprzowinę przyrumienia się na ogniu, dodał szybko porta i popatrzył na malutkiego, który skupiając się na swym ciężkim zadaniu mimowolnie wystawił z ust czubek języka. Starannie kroisz wieprzowinę w kostkę i wrzucasz ją do masy ziemniaczanej. Trzeba to robić z miłością i troską. Najważniejsze to zaangażować do tej pracy duszę katolika. Malutki krzyknął z oburzeniem: To trzeba być katolikiem, żeby ugotować tłuczone ziemniaki? Oczywiście, odparł niewzruszony porta. Jest to fakt odkryty jeszcze w czasach wojny trzydziestoletniej. W porządku, powiedział malutki, znajdę katolika do ugotowania i poinstruuję go. Śpiewając rosyjską pieśń partyzancką, ciągnął dalej porta. Dodajesz pokrojony szczypiorek i z triumfalnym uśmiechem równomiernie rozprowadzasz. Można także dodać szczyptę papryki. Zanim zaczniesz spożywać tę boską mannę, porządnie wypłucz łyżkę we wrzątku. Jedzenie tej potrawy brudną łyżką byłoby śmiertelnym grzechem. Pamiętaj, żeby mięso było z białej świni. Szczypta czarnej nie zawadzi, ale nigdy nie dawaj czerwonej. To byłoby bluźnierstwo. Podniósł tyłek i dał znak ogłaszający koniec wykładu. Cisza otaczającego nas lasu spotęgowała efekt dźwiękowy. Nieco później Stary wyrzucił mnie do pałek papierosa i ruszyliśmy w drogę. Ścieżka robiła się coraz węższa i prowadziła pomiędzy wielkimi świerkami i jodłami. Dotarliśmy do ostrego zakrętu. Nagle stanęliśmy oko w oko z rosyjskim patrolem. Oni byli nie mniej zaskoczeni od nas. Przez kilka sekund staliśmy jak sparaliżowani i przyglądaliśmy się sobie. Z ust zwisały nam papierosy, a z ramion karabiny. Nikomu do głowy nie przyszło, żeby chwycić za broń. Efekt zaskoczenia był zbyt silny. Obie grupy odwróciły się, jak na komendę, i zaczęły wiać. Rosjanie w swoją, a my w swoją. Porta w mgnieniu oka był już daleko przed nami. Malutki wrzeszczał ze strachu, a nogi obracały mu się, jak kolarzowi podczas tour de France. W przerażeniu zgubił gdzieś swój pistolet maszynowy. Pewnie zagonilibyśmy się na śmierć, gdyby Porta nie wyrżnął o i nie stoczył się po stromej pochyłości. Wjeżdżał jak koń, którego wilki kąsają w pęciny. Podnieśliśmy go z wielkim trudem. Zaczęła się wielka awantura o to, ilu było Rosjan. Stary utrzymywał, że była tam kompania. — Kompania! — krzyczał Porta. — Chyba ci gołąb nasrał na oko. Tam był co najmniej batalion. — Co najmniej — powiedział malutki. Tam roiło się od Rosjan. — Mafua, pomiędzy drzewami stoją ich całe setki i łypią na nas oczami — powiedział legionista. — Możecie tu zostać, ale ja spadam. W dowództwie kompanii zameldowaliśmy, że natknęliśmy się na batalion wroga. Meldunek został natychmiast przekazany do sztabu pułku. Rozdzwoniły się telefony. Dywizje postawiono w stan najwyższej gotowości. Na linię frontu skierowano trzy dodatkowe bataliony. Siedemdziesiąty szósty pułk artylerii oraz 109 pułk moździerzy otrzymały rozkaz przeprowadzenia nawały ogniowej. W pobliże frontu podciągnięto dwa bataliony dział szturmowych. Na wskazane przez nas miejsce spotkania z nieprzyjacielskim batalionem zaczęły spadać granaty, pociski armatnie i rakietowe. Rosjanie odpowiedzieli ostrzałem o zbliżonym natężeniu. Przyjaciele, na których wpadliśmy, musieli zameldować o natknięciu się na przeciwnika o liczebności podobnej jak w naszym raporcie. Teraz zapewne jak i my siedzieli w okopach i podziwiali mozolną pracę artylerii obu stron. Porta, śledząc wzrokiem hałaśliwie przelatujące pociski, powiedział rozmarzonym głosem Jestem bardzo dumny z tego, że mamy swój udział w tym pięknym pokazie sztucznych ogni. Była szczupła i piękna, ciemnowłosa i namiętna. To najbardziej doświadczona kochanka, jakiej mógłby pożądać mężczyzna spragniony miłości. Nauczyła mnie tego, czego jeszcze nie wiedziałem o kobietach. Kochaliśmy się stapiając się ze sobą, jakby każda sekunda była ostatnią. Kiedy przypominało mi się, że mogę zostać ukarany za złamanie przepisów o czystości rasy, śmiałem się jak rzadko kiedy, a moi przyjaciele śmiali się wraz ze mną. Siedemnaście przepustka do Berlina. Musiałem przeczekać siedem godzin w Lwowie. W poczekalni wiało chłodem, niewidoczny ziąb wciskał się pod płaszcz, od wejścia wiał wiatr i zacinał deszcz. Po czterech cudownych, niezapomnianych dniach przepustki Rosja powitała mnie o ozięble. Przepustka ma tylko jedną wadę połowę jej trwania zatruwa myśl o konieczności powrotu na front. Musisz wszystko zapamiętać. Nie wolno ci niczego zapomnieć. Ci, którzy wyciągnęli pusty los w sytuacji, gdy na kompanie przypadała tylko jedna przepustka, oczekują, że wszystko im opowiesz. Von Baring włożył 200 karteczek do hełmu, ale 199 było losami pustymi. Numer 38 był tym jedynym, który dawał przepustkę. I to ja go wyciągnąłem. Przyjaciele gratulowali mi ze ściśniętym gardłem. Z trudem ukrywali rozczarowanie i zazdrość. Już chciałem oddać przepustkę staremu, kiedy ten odezwał się, jakby czytając w moich myślach: Dobrze, że to nie byłem ja. Musiałbym później znowu codziennie zapominać, jak fajnie było w domu. Naprawdę wcale tak nie uważał i wiedziałem o tym. Bardzo chciał jechać do domu. Malutki był szczery i niezbyt wylewny. Najpierw zagroził mi, że mnie pobije, jeśli mu nie oddam przepustki, kiedy inni stanęli w mojej obronie, chciał ją ode mnie odkupić. Porta przelicytował go, ale ja i tak bym jej nie sprzedał. Wiedzieli o tym, ale zawsze warto było próbować, zwłaszcza jak komuś odbijało po wygraniu puli. Porta, Pluto i malutki próbowali mnie upić, nadal mając nadzieję, że pijanego łatwiej będzie nakłonić do sprzedaży przepustki. Nawet na chwilę przed skokiem do ciężarówki, która odwiozła mnie na stację kolejową, malutki zaoferował mi dziesięć kolejnych przepustek za tę jedną. Pokręciłem odmownie głową i odjechałem. Koledzy zaśpiewali mi na pożegnanie INDERHEIMAT, INDERHEIMAT, DAGIPT ES wiedersehen." Podróż do Berlina minęła szybko. Wsiadłem do pociągu szpitalnego w Żytomierzu, a w Brześciu Litewskim złapałem już bezpośrednie połączenie. Dzięki temu zaoszczędziłem jeden dzień. Było już ciemno, kiedy pociąg do Mińska wjechał na stację. Stamtąd miałem połączenie na front. Wszystkie wagony były pełne wojska. Żołnierze leżeli wszędzie. Na półkach, na bagaże, pod siedzeniami, na korytarzach i w toalecie. Nad ranem przejechaliśmy graniczne miasto Brześć Litewski i potoczyliśmy się w stronę Mińska. Przyjechaliśmy tam późnym wieczorem. Byłem tak zmęczony i obolały, że ledwo mogłem chodzić. W Mińsku musiałem zameldować się oficerowi komendantury kolejowej. W dokumentach, które otrzymałem w Berlinie, było napisane Berlin-Mińsk przez Lwów-Brześć Litewski. Na stacji udałem się do biura komendantury. Siedzący tam sierżant sprawdził jakieś listy, ostemplował moje dokumenty i powiedział — Pojedziesz do wiaźmy. Tam zgłosisz się na dworcu do oficera dyżurnego i dowiesz się, dokąd dalej jechać. Tylko pośpiesz się. Twój pociąg stoi na torze 47. Następnego dnia o trzeciej po południu dotarłem do wiaźmy, Głodny, zmęczony i przemoczony dowlokłem się do biura dyspozytora. Kilka minut później jechałem już w pociągu do Mochylewa. Lokomotywa pchała przed sobą lorę wypełnioną piaskiem. To na wypadek, gdyby tory zostały zaminowane. Tylko Bóg i służba ochrony kolei mogli wiedzieć, czy ta metoda się sprawdza. Po zamarzniętej szybie wagonu przesuwały się twarze twarze pojawiały się i znikały berlin dom ojczyzna piwnica cygańska i wszystkie inne miejsca, w których byłem razem z nią podeszła do mnie, kiedy stałem na dworcu śląskim w Berlinie na przepustce spytała zlustrowała mnie wzrokiem chłodno i dokładnie Ciemnoszare oczy, mocno obrysowane tuszem do rzęs, z odrobiną szaroniebieskiego cienia do powiek. Była kobietą, kobietą, którą powinien spotkać każdy żołnierz na przepustce. W myślach rozebrałem ją. Może nosi pas z pończochami, czerwony jak w pisemkach porty? Prawie zadrżałem. Może... Czarną bieliznę Pewnie, że tak, krzyknąłby Porta, gdyby był na moim miejscu. Tak, mam cztery dni przepustki. Chodź ze mną, pokażę ci Berlin. Nasz ukochany Berlin z czasów wiecznej wojny, członek partii. Nie odpowiadając, pokazałem jej opaskę na ramieniu z napisem jednostka specjalna i z dwiema trupimi główkami. Roześmiała się cicho i szybkim krokiem poszliśmy ulicą. Stukot moich butów zagłuszał subtelny rytm wybijany jej wysokimi obcasami. Kudam, cudowny. Strasse ciemna, ale piękna. Fasanenstrasse, cudo. Leipzig sierplac i w końcu Unter den Linden. Piękny, wiecznie młody Berlin. Miała spokojną... Piękną twarz. Może nieco za ostre, ale malownicze rysy. Wyniośle podnosiła podbródek nad eleganckim kołnierzem z futra. Pogłaskała mnie po dłoni długimi palcami. Dokąd, proszę pana? I jąkając się trochę, stwierdziłem, że nie wiem, dokąd można pójść. Dokąd może zabrać elegancką damę frontowy żołnierz. Żołnierz z pistoletem, maską przeciwgazową, hełmem, ubrany w ciężkie buty piechoty. Rzuciła mi pytające spojrzenie. W jej chłodnych oczach dostrzegałem cień uśmiechu. Oficer nie wie, dokąd zaprasza się damę? Przepraszam bardzo, ale nie jestem oficerem, tylko kadetem. Roześmiała się nie jest pan oficerem? Co to się dzieje na tej wojnie? "Oficerowie zostają szeregowymi, szeregowcy oficerami, oficerowie stają się wisielcami, dyndającymi na powrozie. Jesteśmy wielkim, zdyscyplinowanym narodem, który posłusznie wykonuje rozkazy. O co jej chodziło? Dowiedziałem się tego później. Pociąg gwałtownie zahamował, prawie się zatrzymał, długi gwizd i znowu rusza w drogę. Rat, tat, tat. Wzory na szybie ponownie stają się obrazami z mojej przepustki, która teraz wydaje się być bardzo odległą historią. W cygańskiej piwnicy grała łagodna muzyka, wzdychające skrzypce opłakiwały cygańską pusztę. Znała tam wielu ludzi. Ukłon, uśmiech, porozumienia, szepty. Przez nasz stolik przewinęło się wiele butelek deficytowych napojów. Faktycznie nosiła czerwony pas do pończoch, ale bieliznę miała koronkową. Jej namiętność była nie do zaspokojenia. Kolekcjonowała mężczyzn. Była alkoholiczką, erotyczną alkoholiczką. Jej alkoholem byli mężczyźni. Przede mną długie opowieści, kiedy będę razem z chłopakami siedział w schronie, wyłonił się nowy świat. Stary świat odszedł. Ostatniej nocy zapragnęła mojego żelaznego krzyża. I dostała go. Wylądował w szufladzie pośród innych odznaczeń i odznak mężczyzn, którzy ją odwiedzili. Powiedziała, że nazywa się Helena Strasser. Kiedy mi to mówiła, śmiała się, pokazała mi żółtą gwiazdę, starannie zawiniętą w jedwab, odrzuciła głowę do tyłu, potrząsnęła włosami i roześmiała się. To jest moja odznaka. Popatrzyła na mnie w oczekiwaniu gwałtownej reakcji, ale mnie to było obojętne. Był sobie kiedyś sesman, który próbował zabronić porcie siedzieć na ławce z napisem Nurfir Jude i przez to zginął. Nie rozumiesz? To moja żydowska gwiazda. Rozumiem, ale co z tego? Pójdziesz do więzienia, zaśmiała się. Byłeś ze mną w łóżku, warto było? Tak. Ale jakim cudem jesteś jeszcze na wolności i na dodatek mieszkasz tutaj. Znajomości, znajomości, pokazała mi legitymację partyjną z jej fotografią. Pociąg ze stukotem przetaczał się przez step i mijał zapomniane wioski. Zaspany węgierski wartownik pilnował niewiarygodnie brudnych wagonów oraz ładunku wiekowych już ludzi. Jeden z moich przyjaciół, syn pułkownika ze szkoły wojskowej, musiał opuścić Niemcy, ponieważ pradziadek jego żony był Żydem. Przeprowadzili formalny rozwód. Później odwieźliśmy ich aż do granicy szwajcarskiej w Mercedesie z chorągiewką na błotniku i emblematem SS z boku auta. Przeszli razem przez granicę, a my w tym czasie zmieniliśmy symbole SS na wojskowe. Władze aresztowały jego matkę i ojca, podejrzewając ich o współudział w przestępstwie. Później ich wypuszczono, ale nie dostali kartek na żywność. W 1941 roku zastrzelono ojca. Powiedziano, że było to samobójstwo. Zorganizowano uroczysty wojskowy pogrzeb, za trumną pułkownika szli oficerowie, wygłaszano przemówienia. W Mochylewie zmieniliśmy pociąg. Na peronie pobiegłem do oficera komendantury kolejowej, który zatrzymał mnie i wypytywał o zdrowie. Poczęstował mnie papierosem i zwracał się do mnie per panie kadecie. Byłem zaskoczony. Ta nieoczekiwana grzeczność przyprawiała obojaźń. Był ubrany w mundur kawalerii z grubymi, żółtymi sznurami, wysokimi... Wypucowanymi na błysk butami i wielkimi, srebrnymi ostrogami, którymi dzwonił jak sanie podczas kuligu. Spojrzał na mnie życzliwie za swojego monokla i spytał — a dokąd to się udajecie, mój drogi panie kadecie? Stuknąłem obcasami i odpowiedziałem regulaminowo — panie rotmistrzu, kadet Hassel melduje posłusznie, że znajduje się w drodze do pułku przez Mochylew i Bobruisk. Czy wiesz, drogi chłopcze, kiedy odjeżdża pociąg do Bobrujska? Nie wiem, panie rotmistrzu. Popatrzył na przeciągające w górze ciemnoszare chmury, jak gdyby oczekiwał, że z nieba spadnie mu rozkład jazdy pociągów. No, no, zobaczmy, jak to było? Chciałeś jechać do Bobrujska, mój drogi Kadecie. Czy macie ze sobą sztandar? Ze zdumienia oczy mi wyszły z orbit. Czy on sobie ze mnie żartował? A może zwariował? Rozejrzałem się dookoła. Oprócz nas daleko na peronie było tylko dwóch kolejarzy. Uśmiechnął się diabelsko, wyjął monokl i zaczął go polerować. — Gdzie jest twój sztandar, przyjacielu? Ukochany sztandar pułku. Zaczął cytować Rilkego. — Meine gute Mutter... Zajd sztolc iść strage fane, zajd one zorge iść strage fane. Habt mi ślip i strage fane. Położył mi dłoń na ramieniu. Kochany rajnerze Mario Rilke, jesteś bohaterem. Dumą kawalerii wielki władca cię wynagrodzi. Spacerował po peronie tam i z powrotem, splunął na szyny i, pokazując palcem na tor, powiedział cienkim głosem, spoglądajcie teraz na tory kolejowe. Składają się one z dwóch równolegle ułożonych stalowych szyn. Pod torami usypano podłoże ze żwiru i tłucznia. Na podstawie badań naukowych ustalono, że najkorzystniejszy odstęp przy układaniu podkładów wynosi 70 centymetrów. Na tych cudownych, dokładnie przyciętych podkładach ułożono stalowe szyny przykręcone doń śrubami i nitami. Odległość pomiędzy szynami według podręcznika nazywa się rozstawem toru. Rosjanie mają inny rozstaw toru, ponieważ nie posiadają odpowiedniej kultury, ale narodowo socjalistyczna armia niemiecka zmienia rozstaw torów na terenie całej Rosji, dostosowując go do naszych kulturalnych standardów. Wraz z postępem naszej wyzwoleńczej armii niesiemy światło w ciemnościach. Pochylił się w moim kierunku, poprawił pas, zakołysał się na piętach, zaś jego oczy wyrażały wielką powagę. 27 września 1825 roku Anglicy z niebywałą bezczelnością odważyli się otworzyć pierwszą linię kolejową. Zgodnie z informacjami zgromadzonymi przez nasz wywiad, pociąg składał się z trzydziestu czterech wagonów ważących 90 ton. Trasa została pokonana w ciągu 65 minut. Nie ośmieliłem się zapytać o długość trasy. Pogrzebał sobie w zębach srebrną wykałaczką, wydając przy tym odgłos ssania. Kiedy zakończył swoje zabiegi higieniczne, szepnął mi w zaufaniu. Dwanaście i pół kilometra. Ale jestem przekonany, że bombowce marszałka Hermana Göringa zniszczyły już to niebezpieczeństwo zagrażające naszemu świętemu niemieckiemu państwu. Wziął głęboki oddech i kontynuował. Dzięki specjalnym materiałom wybuchowym z arsenału w Bambergu może pan zniszczyć wszystkie istniejące linie kolejowe, ale zgodnie z prawami natury wolno to zrobić jedynie oddziałom niemieckim podczas trwania wojny i tylko w sytuacji, gdy zagrożona jest nasza kultura. Czy rozumiecie to, kadecierilkę? Bezwiednie skinałem głową. Pomyślałem sobie tylko, że teraz już wiem, jak buduje się tory kolejowe Domyślam się, że jedziecie do Bobrujska, żeby odebrać sztandar Nagle zdenerwował się i zaczął mnie strofować za pozostawienie sztandaru w Bobruisku, Lecz potem niemal z miejsca przemienił się w dżentelmena o nienagannych manierach Zatem chce pan udać się do Bobrujska, musi pan wsiąść do właściwego pociągu Jestem przekonany, że zechce pan skorzystać z udogodnień, jakie oferują narodowo-socjalistyczne koleje. Zobaczmy, chce pan jechać do Bobrujska. Znowu zapadła cisza, zapowiadająca powrót irytacji, po czym wrzasnął łamiącym się głosem: Dlaczego do cholery chcecie tam jechać? Popatrzył na mnie dziwnie. Ha, ha, tak przypuszczałem, macie zamiar wysadzić całą linię kolejową. Zamknijcie się, kadecie. Waszym zadaniem jest dzierżyć sztandar Sztandar zbroczony krwią Trzymajcie się z dala od Bobrujska Zostańcie tutaj ze mną Zaczął gwizdać Horst wessel Ale nie bardzo mu to wychodziło Zaczął więc nucić pod nosem Mus den, zum Stadeknaus. Und du mein Schatz bleibst hier Zatańczył do rytmu po czym nagle przerwał i zarżał z zadowoleniem Oto czarny huzar Kadet Rainer Maria Rilke bez sztandaru Wredna świnia Opuściliście posterunek Ale poczekamy, aż ta cudowna wojna się zakończy A nasza kawaleria upojona zwycięstwem Przedefiluje galopem pod bramą branderburską Witana spontanicznymi owacjami naszych cudownych kobiet Po krótkiej chwili dodał serdecznym tonem i naszego zawszonego narodu. No cóż, odjeżdżacie teraz do Bobrujska, panie kadecie. Pociąg odchodzi o czternastej dwadzieścia jeden z peronu trzydziestego siódmego. Numer pociągu sto pięćdziesiąt sześć. Ale niech Bóg cię strzeże, jeśli nie wrócisz ze sztandarem. Pułk bez sztandaru jest jak tor kolejowy bez pociągu. Z wściekłością patrzyłem na eleganckiego oficera, który był albo pijany, albo szalony. Albo jedno i drugie. Stuknąłem obcasami i wykrzyczałem. — Panie rotmistrzu, kadet Hassel melduje, że jest godzina dziewiętnasta czternaście. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że pociąg odjeżdża z peronu trzydziestego Kiwał się dalej na piętach, co wywoływało skrzypienie skóry jego butów. Zapalił papierosa i wypuścił chmurę tytoniowego dymu. — A więc takie macie pytanie... Dźwigam na plecach krzyż, nie wierzycie mi? Czy insynuujecie, że oficer odpowiedzialny za konne podwody jest kłamcą? Nie, panie Rotmistrzu, panie Kadecie. Wszystkie zegary trafia szlak. Pociąg numer 156, Peron 37, odjeżdża do Bobruiska o 14:21. Dosyć. I na Boga on odjedzie o 14.21. Odwieczną tajemnicą jednak pozostanie, czy stanie się to dzisiaj, czy za rok. Musimy jednak zachować dyscyplinę. Nie wolno sprzeciwiać się regulaminowi. Zaczął tańczyć na peronie i liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Potem zatrzymał się, rozejrzał po torach i krzyknął. Wszyscy wsiadać! Odjeżdża pociąg Berlin, Warszawa, Brześć Litewski, Mochyle w piekło. Zamlaskał i zachichotał. Oszukałem Jego Wysokość marszałka polnego. To był pociąg do raju. Tak, tak, panie kadecie. Musicie być zatem ostrożni, jeżdżąc carskimi, rosyjskimi kolejami. Tydzień temu udało mi się wysłać kolejnego generała do raju. Mam nadzieję, że jest teraz u świętego Piotra i bawi się z jego gołąbkami. Kiedy dojedziesz do Bobrujska, przypomnij o mnie jej wysokości, carycy Katarzynie. Ona sprzedaje czekoladki na tamtejszym bazarze, ale nie mów jej tego, gdyż ona nic o tym nie wie. Ku mojemu zdziwieniu, na peronie trzydziestym siódmym zatrzymał się pociąg. Był to pociąg z amunicją, który jechał do Bobruiska. Zapomniałem o rotmistrzu, wariacie. Tak to już bywa na wojnie. Bez większych trudności dotarłem do mojego macierzystego, dwudziestego siódmego karnego pułku pancernego. Znowu kwaterowałem w rosyjskiej chacie. Małe, brudne, śmierdzące pomieszczenie. Cóż za różnica w porównaniu ze słonecznym, przyjaznym i pachnącym perfumami mieszkaniem heleny. Zmęczony rzuciłem się na stęchłą słonę rozrzuconą na glinianej podłodze i zapadłem w kamienny sen. Następnego dnia rano kompania wróciła z prac fortyfikacyjnych malutki powitał mnie radośnie i krzyknął przywiozłeś mi jakieś majteczki umieram z tęsknoty za majteczkami uwielbiam jasno niebieskie przekazałem staremu przesyłkę od żony poszedł do kąta i świat przestał w tej chwili dla niego istnieć godzinami opowiadałem o moich przeżyciach nie opuściłem żadnego guzika ani strzemiączka czy miała lamowane majtki? Chciał się dowiedzieć Porta. Co? Lamowane? Tak, no wiesz, chodzi mi o takie wichajstry, którymi piękne dziewczyny ozdabiają krawędź majteczek. Rękami pokazywał, o co mu chodzi. Aha, zaświtało mi w końcu. Miała koronki. To znaczy takie coś? Porta szybko przejrzał swoje czasopismo i pokazał mi jeden z obrazków. Uśmiechając się filuternie zapytał: Robiłeś tak? — Nie, ty sprośna świnio, nie chodziłem do burdelu. Byłem z prawdziwą dziewczyną, z Żydówką. — Ży co? — krzyknęli wszyscy jednogłośnie. Nawet stary przebudził się ze swoich rozmyślań o żonie i dzieciach. — Czy takie jeszcze istnieją? Wtedy usłyszeli opowieść o Helenie. — W środku nocy obudzili mnie malutki i Porta. — Powiedz — szepnął Porta — czy ona miała czerwony pas od pończoch i prawdziwe, długie pończochy do końca ut, Tylko z kawałkiem golizny? Tak. Jasno-czerwony pas i bardzo długie pończochy. Odpowiedziałem zaspanym głosem. Do diabła! jasnoczerwony pas! Rozmarzył się Porta. I bardzo długie pończochy, dodał malutki. Opadli z powrotem na słomę. I nie miała ani jednej weszki? zapytał porta w ciemności. Jak to wszy? Chyba zwariowałeś, odpowiedziałem z godnością. I ani trochę nie pachniała brudem? Zainteresował się stege leżący w kącie koło pieca. Pachniała westchnięcie. Chrapanie. Urzędnik siedział w swoim biurze. Na jego biurku leżała kartka papieru. Punkty regulaminu prawie sparaliżowały mu rozum. Nadał bieg sprawie. Powieszono człowieka. Dziewczynka straciła ojca. Wojna trwała dalej. Osiemnaście. Partyzant. To było dzień po tym, jak żandarmi zabrali rosyjskiego rolnika. Siedział w celi za dyżurką. Miał tam siedzieć, dopóki nie wytrzeźwieje, ale dyżurny sierżant Hajde, członek partii i służby bezpieczeństwa, dostrzegł w tym dla siebie wielką szansę. Rolnik wpadł w jego łapy, jak śliwka w kompot. Natychmiast zameldowało sprawie przełożonym, zaś dokumenty zostały podpisane i ostemplowane gumową pieczątką. Ruszyła lawina, nic już nie mogło uratować rolnika. Niedługo później pociąg wywiózł sierżanta Hajdę w bezpieczne miejsce na tyłach. Na szyi zawisł mu krzyż żelazny pierwszej klasy. Rolnik zaś pojechał do Żytomierza. Opróżniono dwie butelki wódki. Rolnik i sierżant z drugiej kompanii zdradzili. Sierżanta zatrzymano i pojawił się ponownie, kiedy był już trzeźwy. Wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Meldunek sporządzony na kartce papieru stał się zapalnikiem reakcji łańcuchowej uruchamiającej kolejne zdarzenia. Sąd wojenny w Żytomierzu był nadergorliwy w wymierzaniu sprawiedliwości przestępcom. Wykroczenie, które w wojsku było na porządku dziennym, zostało w tym przypadku rozdmuchane do niewiarygodnych rozmiarów. Komendant więzienia, generał major Hasse, był już starszym człowiekiem. Przekroczył siedemdziesiątkę. Na pamiątkę po każdym straconym w swoim więzieniu, zatrzymywał kosmek włosów ofiary, który trzymał w pudełku wyłożonym aksamitem. Kolekcjonował włosy skazanych na śmierć, tak jak inni zbierają motyle. Cóż innego oprócz egzekucji skazańców mógłby robić w żytomierzu ten, wyposażony w ogromną władzę, dżentelmen, kiedy wojna się skończy, zapewne zostanie dyrektorem szkoły w jakimś miasteczku, gdzie wśród statecznych drobnomieszczan będzie zmuszony zaprzestać swojego hobby. Wieśniak był zapracowanym, ubogim osobnikiem, który tylko wypił trochę za dużo wódki. Według dokumentów stał się okrutnym partyzantem, który chciał szkodzić trzeciej rzeszy. Żandarmi zabrali Władymira Iwanowicza Wiaczesława. Ze śmiechem wsadzili go do ciężarówki i odjeżdżając pomachali nam na pożegnanie. Jeden z żandarmów uderzył więźnia kolbą w głowę. W oczach pruskich siepaczy był on tylko rosyjskim wieśniakiem. Zaraz by o nim zapomniano, gdyby nie dziewczynka w zielonej chustce. Dziewczynka w zielonej chustce weszła do chaty zamienionej w kantynę, Zorganizowanie kantyny było pomysłem kwatermistrza, który był biznesmenem. Zarabiał sprzedając wszystko z sześćdziesięcioprocentową marżą. Dziewczynka wahała się, czy podejść do naszego stolika. Gdzie jest mój ojciec? Był tu trzy dni temu. Z Anastazją nie mamy w domu nic do jedzenia. A kto jest twoim ojcem, malutka? zapytał zaintrygowany stary. Porta z kolei mlasnął rozpustnie językiem. Dziewczynka też mlasnęła. Wszyscy zanieśliśmy się śmiechem. Mój tata to Władimir Iwanowicz Wiaczesław. Mieszka w żółtym domku nad rzeką. Na moment zapadła cisza. Stary podrapał się po szyi i z desperacją spojrzał na nas w poszukiwaniu wsparcia, lecz go nie znalazł. Cóż mieliśmy bowiem powiedzieć? Rozprawa w Żytomierzu nie pozwalała żywić nadziei na ocalenie tamtejszy sąd lubił jak od czasu do czasu ktoś zawisnął na szubienicy zabrała go policja wydarzyło się coś niepotrzebnego urzędnik napisał w raporcie o kilka wyrazów za dużo dokąd zabrali ojca stary machnął ręką porta czyścił ucho zapałką nie wiem dokładnie pojechali w kierunku zachodnim Dziewczynka, która chyba nie miała jeszcze czternastu lat, patrzyła przerażonymi oczami na brudne, zarośnięte twarze z kroplami wódki na brodach i zwisającymi z ust skrętami z Machorki. Byli to obcy żołnierze, którzy często aresztowali biednych rolników, wieszali ich lub wysyłali tak daleko na zachód, że stamtąd żaden nie powrócił. Mieszkasz sama nad rzeką spytał Stege, żeby przerwać milczenie. Nie, Anastazja tam została, jest chora. Kto to jest Anastazja? To moja siostra, ma dopiero trzy latka. Żołnierze zakaszleli i wysiąkali nosy. Malutki splunął. A kto wam gotuje? spytał stary. Dziewczynka popatrzyła na nas. „Ja! Ale przecież nie masz nic do jedzenia. Gdzie wasza matka? NKWD zabrało ją razem z dziadkiem. To było jeszcze wtedy, zanim zaczęli strzelać. Malutki podszedł do kwatermistrza. Po krótkiej, lecz gwałtownej dyskusji wrócił z bochenkiem chleba i woreczkiem soli. Masz to od malutkiego. Poirytowany kopnął nogę od stołu. Dziewczynka skinęła głową i włożyła dary do kieszeni pod spódnicą. Siadaj siostro zarządził porta. Żołnierze ścieśnili się, żeby zrobić jej miejsce. Usiadła. Porta przełożył jedzenie malutkiego, stegego i własne do pustego talerza, po czym przesunął je w stronę dziewczynki. Zjedz to, musisz być głodna. Może ojciec wrócił do domu, lepiej już pójdę, spojrzała na nas pytająco. Nikt nie odpowiedział na jej spojrzenie. Paliliśmy w milczeniu, nabijaliśmy fajki lub głębokimi haustami pociągaliśmy z butelki. Stary pociągnął nosem. Nie siadaj jedz. Twój ojciec nie wróci do domu. Po krótkiej pauzie dodał: Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ostrożnie. Z pewną nieśmiałością usiadła na ławce znieheblowanego drewna. Odsunęła zieloną chustkę i chciwie napełniając usta, przeżuwała, połykała, piła, napełniała buzię ponownie i znowu przełykała, nie zwracając uwagi na podaną przez starego łyżkę jadła palcami. Mam córkę prawie w tym samym wieku wyjaśnił stary i obtarł łzę spływającą po zarośniętym policzku. Ona będzie teraz całkiem sama. Podszedł kwatermistrz z rondelkiem pełnym ciepłego mleka. Bez słowa postawił przed dziewczynką. Malutki podniósł brwi i gwizdnął. O co chodzi? wykrzyknął kwatermistrz wściekły, że nie potrafi ukryć emocji. Masz za to zapłacić, ty wielki świniaku? — Wygrażał, machając ołówkiem. — Zanotuję twoje nazwisko, żeby nie było wątpliwości. Jeśli zginę, malutki z piątej kompanii. I nie myśl, że dostaniesz kredyt bez odsetek. Nie, nie. Zapłacisz sześćdziesiąt procent. Ha, ha, ty sępie, nie spodziewałeś się tego. Malutki nadal pogwizdywał, po czym nachylił się w stronę porty. — Słyszałeś, co on powiedział? — Następnie podskoczył i rzucił nożem w stronę odchodzącego kwatermistrza. Długie ostrze wbiło się w drewnianą ścianę i zagrało mu nad uchem melodie śmierci. Podaj świnio mój nóż, rozkazał malutki, przynieś mi go, przynieś. Kwatermistrz wyciągnął nóż i z szacunkiem położył przed Malutkim. Kiedy odwrócił się tyłem, Malutki złapał go za kurtkę, podniósł do góry i mocno potrząsnął. Jesteś pieprzoną świnią i pieprzonym złodziejem, nieprawdaż? Powtórz ty, pasiasta świnio, pomógł mu porta. Tak, krzyknął Malutki. Ty, pasiasta świnio, świnio w niebieskie pasy, do cholery powtarzaj. Znajdujący się już prawie w szoku, kwatermistrz powtórzył obelgę. Malutki zażądał, żeby powtórzył to trzykrotnie. Gwałtownie kiwając głową z przerażenia, czerwony jak burak, kwatermistrz spełnił żądanie malutkiego. Malutki cisnął nim, a ten potoczył się jak piłka w stronę baru. Ostatni etap przeszedł na czworaka. Dziewczynka skuliła się pod ścianą. Malutki schylił się i powiedział do niej, nie bój się mała. Malutki jest bogobojnym człowiekiem, który broni słabszych. Amen. Zrobił znak krzyża, który jego zdaniem był odpowiedni dla bogobojnej osoby. Z tego wyciągnął z kieszeni garść rubli i podał je dziewczynce. Inni żołnierze wzięli z niego przykład. Nawet porta wyciągnął garstkę rubli, które skrupulatnie przeliczył przed wręczeniem dziewczynce malutki strzelił palcami w stronę kwatermistrza który natychmiast do niego podbiegł przygotuj paczkę z jedzeniem dla dziewczynki i dorzuć trochę rubli rozkazał malutki bez słowa sprzeciwu kwatermistrz zrobił paczkę i włożył do środka ruble dziewczynka chciała już iść do domu starannie zawiązała chustkę pod brodą i zaczęła się zbierać podnosząc tobołek zrobiony z kawałka starego płaszcza Stege i legionista zgłosili się na ochotnika, żeby odprowadzić dziewczynkę do domu. Wzięli pistolety, założyli płaszcze i wyszli w mrok nocy z dziewczynką pomiędzy nimi. Zamigotał płomień świecy Hindenburga. Ktoś dorzucił tłuszczu do zbiornika, ogień zatańczył. — Myślisz, że go zastrzelą? — spytał Bauer, wszystko wiedzącego starego. I Im to już weszło w krew. Zabijanie ludzi. Dużo dzieci doświadcza tego, co spotkało tą dziewczynkę. Dobrze, że nie dowiadujemy się o każdej śmierci, powiedział Pluto. Myślisz, że ten zgilotynowany mężczyzna w Karali miał dzieci? Nigdy nie wiadomo, ale nie powinieneś pytać, to boli i zbyt ciężko z tym żyć, odparł Stary. Porta nagle rozchmurzył się. A może byśmy odbili jej ojca? A jak to zrobisz? zadrwił stary. Myślisz, że go nie pilnują? To da się zrobić do cholery, krzyknął ze złością Porta. Jeśli możemy wynieść Iwana z okopów, to czemu uważasz, że nie dalibyśmy rady położyć trupem hordy żandarmów? Masz rację, Porta, pluto pokiwał głową. W czterech albo w pięciu możemy bez trudu wyciąć jabłka Adama tym zdechlakom i pokrzyku. Znikniemy razem z rolnikiem. — To jest możliwe, ale co będzie później? — spytał stary. — Później? — popatrzył na niego Porta. — Tak, później. — Sądzisz, że pozostali żandarmi spokojnie pójdą spać, zapominając o tym, że ktoś poderżnął gardła ich kolegom? — Bzdury — odparł butnie Porta. — Do tego czasu będziemy już daleko. — Nigdy nie zorientują się, kto to zrobił. — Masz świętą rację — Nigdy się nie dowiedzą i nawet pewnie nie uwierzyliby, gdyby ktoś im o tym powiedział. Widzisz, synku, oni zrobią coś znacznie gorszego. Będą jak wściekli szukać partyzantów, nie wierzą, że teraz schwytali partyzanta. Bardzo dobrze wiedzą o tym, że to niewinny wieśniak. Ale jeśli wyciągniemy go stamtąd siłą, to po pięciu godzinach zjadą się tu jednostki SS z całej okolicy i spacyfikują kilka wsi, wyślą tysiące kobiet i dzieci do obozów koncentracyjnych w ramach odwetu za jednego uwolnionego wieśniaka, który okaże się poszukiwanym od dawna partyzanckim dowódcą. Jeśli nie będziemy się do tego mieszać, to powieszą tylko Władimira Iwanowicza Wiaczesława. Generał będzie zadowolony. Dowódca żandarmerii dostanie odznaczenie i będzie spokój do czasu, gdy generałowi znowu nie zacznie doskwierać nuda. Jeśli Władimir będzie podskakiwać i utrudniać zadanie sądowi, to jeszcze lepiej. Na jakiś czas zapanuje spokój w okręgu i wszyscy będą jeszcze długo opowiadać o tym, jaka to była piękna egzekucja. Życie rolnika Władimira Iwanowicza Wiaczesława jest ceną za spokój mieszkańców tego obwodu. Niech tylko te dranie wpadną w moje ręce po wojnie, syknął porta, będę im wlewać do gardeł roztopiony ołów. Powrócili Stege i Legionista. Przeklinali wściekle żandarmerię, a zwłaszcza posterunek w Żytomierzu. Następnie Legionista całkiem poważnie zasugerował, że powinniśmy dorwać kilku oficerów z tego posterunku i podrzucić ich Iwanowi. Chyba ci już zupełnie odbiło, zdenerwował się Stary. Myślisz, że nie dalibyśmy rady? Krzyknął legionista. Spokojnie, powiedział porta, zanim Stary zdążył otworzyć usta. Pustynny szczur, malutki i ja możemy porwać kilku oficerów z posterunku, razem z jego wysokością Katem Hase. Nie wątpię w to, odpowiedział Stary, ale żeby tego spróbować, musielibyście być idiotami. A może chcecie urządzić piekło wieśniakom w okolicy? Nawet tacy szaleńcy jak wy potrafią zrozumieć, co będzie musiało stać się później. No cóż, będziemy zatem. Porta przerwał momentalnie, gdyż w otwartych drzwiach stanął przybysz i zaczął otrzepywać płaszcz ze śniegu. Malutki zamrugał oczami, pokiwał parę razy głową i gwizdnął cichutko. Kwatermistrz stał za barem i bawił się pustą butelką. Skinął łysą głową w kierunku drzwi i w tej samej chwili w powietrzu zaświstał nóż, który wbił się tuż przed stopami stojącego w drzwiach podoficera. Legionista wstał i jak pantera prześlizgnął się w stronę drzwi. Podniósł nóż, pocałował go i zanucił. Allah jest wielki i mądry! zapadła złowroga cisza. Wydawało się, że narastające napięcie zaraz rozsadzi ściany pomieszczenia. Sierżant Hajde, urzędnik wojskowy, uśmiechnął się. Komuś tu wydaje się, że jest bardzo sprytny. Myślisz, że możesz bawić się moim kosztem? W ręce trzymał rewolwer typu Nagan, strzaskiem odbezpieczył go. Zrobię z ciebie mielonkę. Tylko powiedz mi kiedy i gdzie. Cisza. Pełna grozy cisza. W zakamarkach chaty czaił się mord. Tchórze! stwierdził Hajdę i zamówił kufel piwa. Zepsuło się. Padła grubiańska odzywka z tłustej gęby kwatermistrza. Małą wódkę. Skończyła się. Wąskie usta kwatermistrza wykrzywiły się w grymasie przypominającym uśmiech, ale jego oczy były pełne jadu. To co macie? Dopytywał się Hajdę, wyciągając głowę do przodu niczym nacierający baran. Prawą rękę trzymał w kieszeni płaszcza, gdzie schował odbezpieczonego nagana. Nic nie ma, bękarcie jeden! wrzasnął kwatermistrz i roztrzaskał pustą butelkę. Odmawiacie obsłużenia mnie, podoficera Juliusa Hajdego, tłusty sklepikarzu? Mam tylko to. Warknął kwatermistrz i podsunął Hajdemu pod nos rozbitą butelkę. Malutki roześmiał się rubasznie. — Podejdź tu, świnio, mamy coś dla ciebie. Hajde odwrócił się, zmieszany spojrzał na malutkiego i zrobił kilka kroków w stronę stołu. Malutki wbił swój długi nóż w blat stołu i wrzasnął. — To właśnie mamy dla ciebie, Bękardzie, jeśli nie znikniesz stąd w ciągu dwóch sekund. — Co wam się stało, do cholery? — wydukał zdezorientowany Hajde. — Co się stało? — drwiąco powtórzył Bauer. — Nie domyślasz się, zawszony tchórzu? Hajde zrobił krok do tyłu, jak gotujący się do skoku tygrys. Legionista stanął na jego drodze i zaczął powoli zbliżać się do schludnie ubranego podoficera sztabowego. Hajde celował z Nagana do legionisty. Jeszcze jeden krok marokański rajfurze a zalejesz się krwią syknął Hajdes, spoglądając z desperacją na niewielkiego mężczyznę w którego zielonych oczach czaiła się śmierć czekaliśmy na strzał ale nikt się nie ruszył Legionista wykonał ruch nogą z szybkością błyskawicy i trafił butem w rękę Hajdego. Ugodzony cofnął się z okrzykiem bólu. Malutki podniósł pistolet, opróżnił go z naboi i kopniakiem posłał w kąt. Legionista skoczył do przodu i zadał Hajdemu cios w żołądek. Podoficer zgiął się w pół i upadł. Z diabelskim uśmiechem Legionista kopnął go w szczękę, a potem z wyrazem okrucieństwa na twarzy złamał mu nos obcasem buta. A więc chciałeś mnie zastrzelić, tak? Trzeba się było najpierw tego nauczyć. Lepiej idzie ci pisanie, nieprawdaż? Hajde pozbierał się, usiadł na podłodze i oszołomiony ścierał krew z twarzy. O co wam chodzi? Wydobył z siebie niewyraźnie. Oszaleliście? Przyszedłem tutaj napić się piwa, a wy bez najmniejszego powodu zastawiacie na mnie jakąś zasadzkę. Legionista podszedł do nas i przysiadł się. Fajny chłopak, chodząca niewinność, wstawaj draniu, bo wsadzę ci nóż w bebechy. Hajde z trudem podniósł się i opadł na ławkę. Porta podał mu kufel piwa hajde popatrzył z wdzięcznością na nieprzeniknioną schowaną pod cylindrem twarz w której tylko niebieskie świńskie oczka dawały oznaki życia hajde zbliża kufel do ust i już ma pociągnąć łyk gdy porta z dzikim śmiechem wytrąca mu kufel z dłoni, z taką siłą, że naczynie szerokim łukiem ląduje kilka metrów dalej. Malutki zaczyna rozkosznie krzyczeć: Głupi syn stracił piwo, głupi syn stracił piwo. Hajde zrywa się i ze wściekłością wpatruje się w malutkiego. Wskakuje na stół, żeby się do niego dostać. Malutki zaczyna biegać w kółko po pomieszczeniu i wyje, przy tym jak dziecko, które właśnie dostało klapsa. To nie ja to zrobił porta, to nie ja to zrobił porta. Nagle zatrzymuje się i kopie go z tyłu. Hajde leci na ścianę i osuwa się po niej na podłogę. Z przerażającym wrzaskiem malutki łóci po nim rękami jak wiatrak. Można usłyszeć kilka zduszonych krzyków i Hajde zaczyna przypominać zażynaną świnie. Legionista cuci go kilkoma wiadrami lodowatej wody. Hajdę drżąc usiłuje wstać, ale traci równowagę i leci na stół. Pluto ciska nim w kąt. Z zaplecza kantyny wychodzi kwatermistrz i częstuje nas piwem zaprawionym wódką. Pluto spluwa na nieprzytomnego Hajdego. Donosiciel stwierdza krótko. Łatwiej było wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż malutkiemu dostać się do ogrodów Allaha. Próbował wszystkiego, kiedy powiedziano mu, że ma krótką linię życia. Groził, błagał, płakał i modlił się, jednak musiał wyznać swoje grzechy. Powinien być wdzięczny Iwanowi za to, że przerwał spowiedź prowadzoną przez legionistę. 19. Malutki dostaje rozgrzeszenie. 21. Wydarł się Porta i rzucił kartami na skrzynkę z amunicją. Z podejrzliwością przypatrywaliśmy się potłuszczonym kartom. Malutki zaczął liczyć na palcach. Bez cienia wątpliwości było 21. Gramy dalej chłopcy. Porta wygrał trzydziesty siódmy raz z rzędu. Malutki, który przegrał wszystko, nie chciał już grać dalej, pomimo tego, że Porta wspaniałomyślnie zaoferował nam kredyt z odsetkami w wysokości stu procent. — Musielibyśmy porządnie zdurnieć — powiedział Stege. — Każdy pożyczy nam sto marek na sześćdziesiąt procent. Malutki zamyślił się i patrzył przed siebie, następnie pochyliwszy się w stronę Porty. — Nie oszukałbyś malutkiego, prawda? — Spytał z ufnością. Porta zamrugał swoimi pozbawionymi koloru rzęsami, potarł monokla i wciskając go w lewe oko: Nie, Józef Porta nie oszukałby malutkiego. Też tak myślałem, odparł z ulgą w głosie malutki. Rozwiało się straszne uczucie zwątpienia w uczciwość porty. Do bunkra wszedł stary. Sprzedano nas. Sto czwarty pułk artylerii wycofuje się. A drugi pluton ma być jego ariergardą. Są już gotowi. Nikt z nas tego nie przeżyje. Porta roześmiał się i wskazał na siebie. Mylisz się, stary, ja wyjdę z tego bez zadraśnięcia. Skąd wiesz, spytał zaciekawiony malutki. Wróżka powiedziała mi to na ucho. Najpierw zobaczyła to na mojej dłoni, a pół godziny później rozsypała kilogram ziarnistej kawy i wywróżyła to samo. Malutki poruszył się nerwowo. A co takiego wywróżyła? zapytał. Że ujdę z tej wojny z życiem, że poślubię bogatą kurtyzanę i będę żył długo i szczęśliwie jako udziałowiec kilku dobrze prosperujących burdeli. Cholera, odrzekł malutki. Może chciała ci się przypodobać. Porta pokręcił głową. Nie sądzę. Malutki zainteresował się swoją dłonią. — Co to za linia? — spytał Porte. — To twoja linia życia, mój przyjacielu, i widzę, że jest fatalnie krótka. Legionista popatrzył na Malutkiego i ostrzegawczo pokiwał mu palcem. — Skieruj się w stronę Mekki, synu. Allah jest wielki i mądry. Malutki nerwowo przełknął ślinę. — Kto do diabła chce zabić Malutkiego? — Iwan — odpowiedział lakonicznie Porta. Drugi Pluton otrzymał liczne uzupełnienia. Między innymi dołączył do nas z SS pewien Unter Scharführer, który przez dwa lata był strażnikiem w obozie w Torgał. Von Baring ostrzegł przed nim starego. Miej oko na niego, nie ufam mu. Z tego powiedział, że przydzielony do nas SS-man, Heide i kilku innych dogadało się, żeby nas zlikwidować, gdy tylko nadarzy się okazja. Jeden z nowych kapral peters przysiadł się do nas bez żadnych wstępów i dość obcesowo oświadczył dwudziestu pięciu facetów postanowiło zająć się wami malutki już miał zareagować, ale ostrzegawcze spojrzenie porty kazało mu przerwać choć w międzyczasie wymamrotał coś o długim i krótkim życiu skąd o tym wiesz zapytał legionista nie wyciągając papierosa z ust. Och, po prostu wiem, odparł Peters beznamiętnie. Teraz wy też o tym wiecie. Kiedy chcą to zrobić, stary przytrzymał go. Peters wzruszył ramionami i wskazał w stronę rosyjskich stanowisk. Ten facet z SS, Kraus, sądzi, że Iwan zaszedł nas od tyłu i jesteśmy odcięci. Kiedy zaśniecie, to was załatwią. Legionista wypluł papierosa. Nie dołączysz do nich? A może zbrzydło ci życie? Peters spojrzał na pytającego spod zmrużonych powiek. Nie troszczę się specjalnie o siebie, ale też brzydzę się zbrodnią, odparł beznamiętnie. To powinieneś trzymać się daleko od tego miejsca i najlepiej od razu udać się do klasztoru, powiedział Porta. Sekcja sportów zimowych na froncie wschodnim zajmuje się wyłącznie mordowaniem. — W taki sposób! — krzyknął i z hukiem opróżnił magazynek pistoletu maszynowego, celując w stronę pozostałych żołnierzy z Plutonu. Wszyscy obecni w bunkrze padli na ziemię. Potem zerwali się, miotając przekleństwa. Esesman chwycił za pistolet porty, ale oparzył się i zaraz go puścił. Patrzył w lufy naszych pistoletów maszynowych oraz w oko Fausta. Czyżbym was przestraszył, zieloni? — zaśmiał się porta. I nagle cisnął pustym magazynkiem prosto w twarz esesmana, który natychmiast padł nieprzytomny. Porta wskazał go i powiedział — dajcie tutaj tego skurwiela. Z szatańskim uśmiechem wydarł kawałek potrzewki ze swojego worka na chleb i kazał go przyszyć do pleców nieprzytomnego. Kiedy esesman doszedł do siebie, ciągle jeszcze oszołomiony, usiadł i gapił się na Portę, który serdecznym tonem oświadczył mu — Masz na plecach białą łatkę. To mój środek tarczy. Jeśli tylko odejdziesz za daleko ode mnie, to twoja świadomość opuści ciało dzięki temu urządzeniu. I wymownie poklepał swój pistolet maszynowy. A jeśli przez przypadek straciłbyś tę naszywkę, to również umrzesz. Świetna broń, nieprawdaż? spytał łagodnie legionista. Malutki wciąż studiował układ linii na dłoni. Przerwał to zajęcie i dopadł jednego z nowych, kaprala krosnika. Złapał go za gardło i walnął nim o drewnianą belkę sufitu. Ty, kurewska z dziro, chciałeś zastrzelić malutkiego? Odciąłbyś połowę mojej linii życia, rycząc jak ranny niedźwiedź sięgnął po nóż. Moje życie, moje życie, moje krótkie życie. Krosnik kopał i wymachiwał pięściami, żeby uwolnić się od uścisku. Twarz zrobiła mu się purpurowa, a kopnięcia i ciosy były coraz słabsze. Gdyby stary nie powstrzymał Malutkiego, to krosnik zapewne by tego nie przeżył. Ze strasznym przekleństwem na ustach Malutki uwolnił nieszczęśnika, który natychmiast upadł pomiędzy Hajdego i byłego członka załogi obozu koncentracyjnego w Porta zaśmiał się. Peters siedział oparty plecami o ścianę bunkra. Na jego kolanach spoczywał rosyjski pistolet maszynowy Siedział tak i palił papierosa Nadszedł czas zmiany wart Esesman i Krosnik wszczeli kłótnie Nie chcieli pełnić warty i próbowali zamienić się Nagle stary rzucił karty Podniósł się powoli i nie wyjmując fajki z ust Wskazał na esesmana Ty i Krosnik idziecie Hajde i Franke obejmują wartę na twarzy Esesmana zagościł wyraz triumfu, który jednak natychmiast znikł, kiedy wysłuchał starego do końca. Razem z krosnikiem zbliżycie się do stanowisk Iwana i powrócicie z dokładnym meldunkiem. Spokojnie usiadł i kontynuował przerwaną grę w karty. Esesman i Krosnik zaczęli coś mamrotać. Stary rzucił łasem pikowym i spojrzał chłodnym wzrokiem na wyznaczonych zwiadowców. — Nie usłyszeliście rozkazu? — To prześladowanie — wykrzyknął esesman. — Nie możemy iść w kierunku nieprzyjacielskich linii bez osłony. Odmawiam wykonania rozkazu. Stary oparł się o ścianę. I zaczął bawić się swoim P-38. — Odmawiasz. Lepiej rusz głową. Co według ciebie powiedziałby na to twój Führer? Esesman zwrócił się do starego. — Co rozumiesz przez mój Führer? Z groźbą w głosie zadał pytanie. — To jest również wasz Führer. Troszkę nie nadążasz, przyjacielu. Malutki już miał coś powiedzieć, ale stary ciągnął dalej — ty wybrałeś sobie firera dobrowolnie. Mnie do tego zmuszono, nieważne. Czy nigdy nie słyszałeś o sądach doraźnych? Nie próbuj mi grozić, wyśmiał go ss -man. Musiałbyś być co najmniej dowódcą kompanii, żeby zwołać taki sąd. Jesteś zbyt pewny siebie. Czy nie wiesz, że jesteśmy odcięci od naszych, a w takim przypadku każdy dowódca jednostki może zwołać sąd doraźny, gdy zachodzi podejrzenie spisku, zdrady? Lub odmowy wykonania rozkazów, która stanowi zagrożenie dla istnienia oddziału. Mogę zwołać sąd doraźny w każdym miejscu i czasie, jeśli mi się tak spodoba. Stary uderzył pięścią w skrzynkę z amunicją, ruszać się albo zajmą się wami porta i malutki. Bez słowa zarzucili broń na ramię i opuścili bunkier. Malutki puścił w ruch butelkę wódki. Kiedy doszła do porty, malutki zapytał z nadzieją w głosie, czy linia życia zawsze mówi prawdę? Zawsze. Śmierć masz jak w banku, zagrzmiała stanowcza odpowiedź porty. Popatrzył z litością na głęboko zafrasowanego malutkiego, który nagle niezmiernie się ucieszył, bo zauważył, że linia życia legionisty jest również krótka, a nawet krótsza niż jego własna. Pójdziesz do piekła ze mną legionista długo i badawczo przyglądał się malutkiemu malutki był mocno podekscytowany i zachłannie pociągał z butelki wyroki allaha są niezbadane ale prawdziwe zamruczał legionista wystarczająco głośno aby malutki usłyszał wszystko czekają u mnie ogrody allaha a ty biedaku jako niewierny będziesz cierpiał piekielne męki ogłaskał go z czułością po głowie Będziemy się modlić za ciebie, biedaku, skazany na niewypowiedziane cierpienia, do czasu aż Allah w swej łaskawości wbije ci nóż w plecy. Malutki zatrzymał butelkę w połowie drogi i wpatrywał się w legionistę, który głosił złowieszczą prawdę, z wyrazem przyjaźni na twarzy. Skończ już tę upiorną gadkę. Naprawdę wierzysz w te bzdury o niebie i piekle? Jest tylko jeden prawdziwy Bóg, Allah, on wie, jak oddzielić owce od wilków. Legionista z powagą pokiwał głową, malutki ze strachem rozejrzał się dookoła i pochylił się do legionisty. Powiedz mi, proszę, jak dostać się do ogrodów Allaha? Nerwowo pocierając nos, zapytał. Na ustach legionisty zagościł pełen zmęczenia i pozbawiony nadziei uśmiech. — Dla ciebie, mój przyjacielu, będzie to niezmiernie trudne. Żeby się tam dostać, trzeba spełniać spore wymagania. Ach, Allah jest wielki. — Do cholery z tym, ze szczerym przekonaniem stwierdził malutki. Po prostu powiedz, co mam zrobić, żeby się dostać do nieba. — Czyż z dwóch złoczyńców nie wybrałbyś mniejszego? — zapytał Porte. Porta bardzo poważnie pokiwał głową. Malutki wpatrywał się w niego przez chwilę. Jesteś święty? Czy dostaniesz się do ogrodów Allaha? Oczywiście, odparł Porta, już dawno się tym zająłem. Nie jestem idiotą. Nie mam zamiaru cierpieć piekielnych mąk. Przecież na litość boską w każdej chwili mogę zginąć. Malutki pytał każdego z nas, czy jest dostatecznie pobożny, każdy przekonywująco oświadczał o swojej świętości. Malutki, prawie ze łzami w oczach, zwrócił się do legionisty. Mój Boże, malutki, zupełnie sam pójdzie do tego przeklętego piekła, o którym tyle mówiłeś. Nie byłoby tak źle, gdyby choć jeden z was poszedł tam ze mną, ale tak całkiem samemu? Nie wytrzymam tego. Nie ma sprawiedliwości. Musisz mi pomóc. Jesteś moim przyjacielem. Malutki zrobi wszystko, żeby zawrzeć przymierze z Allachem. Legionista spojrzał na niego srogo. Jesteś pewien, że uczynisz wszystko, co konieczne? Tak, tak, powiedział malutki kiwając gorliwie głową. Nadzieja pojawiła się na jego zdesperowanym obliczu. Dobrze. Będziesz musiał wybaczyć swoim wrogom. Czy potrafisz to uczynić? Z łatwością, krzyknął Malutki i objął legionistę. Wybaczam Ci wszystkie straszne rzeczy, jakie mi uczyniłeś. Mnie? stęknął zaskoczony legionista, kiedy uwolnił się z uścisku. Tak, tobie, rozpromienił się Malutki. Aż do teraz byłeś moim najgorszym wrogiem. Pogrzebał w kieszeniach i wyjął woreczek z białym proszkiem. To jest trucizna na szczury. Miałem zamiar wsypać ci to do piwa w dzień zwycięstwa, ponieważ byłeś moim wrogiem. Kopnąłeś mnie w twarz i złamałeś mi nos. Do diabła, mruknął legionista z niedowierzaniem i wbił wzrok w triumfującego malutkiego. Wiem, jak to miałem zrobić. Malutki miał przygotowany plan. Miałeś być wśród tych, którzy będą oglądać angoli defilujących pod bramą Brandenburską. Angoli? spytał zdziwiony Stege. Tak, ani by kogo. Oni wygrają tę wojnę. Malutki znowu zwrócił się ku legioniście. A kiedy już oblewalibyśmy w barze zwycięstwo Angolii i siedziałbyś tam marząc o życiu wśród marokańskich dziwek, spadłbyś z krzesła jak kot z rozgrzanego do czerwoności pieca. To lekarstwo załatwiłoby cię w dziesięć minut, ale nie musisz się już obawiać, przebaczyłem ci. Legionista pokiwał głową w geście przyjaźni. Dobrze, akceptuję twoje wyznanie, ale ponieważ nie masz za wiele czasu, musisz coś uczynić w ramach pokuty. Co takiego? Podejrzliwie zapytał malutki. Musisz mi oddać cały alkohol i tytoń, żeby przekonać Allaha, że wyrzekłeś się swoich niecnych planów wobec szczerego i lojalnego towarzysza broni. Malutki już miał zaprotestować, ale usłyszał ostrzeżenie. Pamiętaj o piekielnych torturach i spłać swój dług. Czy masz inne grzechy do wyznania? Żeby uzyskać zupełne rozgrzeszenie, musisz się z nich wyspowiadać. Malutki pokręcił przecząco głową. Co? Nie popełniłeś żadnych zbrodni? Krzyknął porta. Nie, nigdy, odparł malutki. Zawsze prowadziłem spokojne życie i sumiennie wykonywałem powierzoną mi pracę. No, niech mnie szlak. Jeśli to jest prawda, to ja jestem równie wspaniały i szlachetny jak święty Antoni, wtrącił się porta. Przemyśl to dobrze. — Upomniał go legionista. — To będzie tragedia, jeśli za pół godziny będziesz siedzieć diabłu na kolanach, podrygując niczym konik na biegunach, wdychając przy tym siarkowe wyziewy. Malutki potrząsnął głową, rozejrzał się dookoła, wstał i walnął pięścią w głowę kaprala Freitaga, który na szczęście założył wcześniej hełm. Kapral wściekł się i podskoczył, ale malutki osadził go w miejscu. — Siedź, bo poderżnę ci gardło i zabiorę ze sobą do piekła. — Nie będę wtedy tam już sam. Przestraszył się tego, co powiedział, przerwał nagle i spojrzał na legionistę. — Co chcesz wiedzieć? — Ja nic, to Allah chce wiedzieć. Pokłonił się nisko i pobożnie powiedział — Allah Akbar. Opowiedz nam, co nawyczyniałeś w czasie swoich trzydziestu lat życia, odpowiadał mu z powagą Bauer. Malutki wziął głęboki oddech. Chciał komuś dołożyć i bawił się ciągle swoim nożem. Porta był przygotowany, żeby przyłożyć mu w głowę granatem. Malutki pocił się obficie. Niech to diabli strasznie trudno zostać świętym. No cóż, kontynuował, ocierając pot z czoła. Spróbuję. Kopnąłem kiedyś jednego z sukien syna w żołądek i umarł. Ale to było dawno temu. To był śmieć. Dlaczego go kopnąłeś? spytał legionista. Zazwyczaj jesteś taki spokojny. Nie potrafię sobie przypomnieć. Malutki próbował wykręcić się od tego najwyraźniej niewygodnego pytania, ale legionista bezlitośnie naciskał. Czy umarł zaraz po tym, jak go kopnąłeś, czy też długo cierpiał? Malutki osuszył czoło szmatą do czyszczenia karabinu i usmarował sobie całą twarz zużytym olejem. Ten Franc to była kanalia. I tak by go powieszono. Malutki zaczynał być poważny. Na Boga, kopiąc tę głupią świnię, zrobiłem przysługę społeczeństwu. On oszukiwał dziwki. Zachwycony tym odkryciem ciągnął dalej. Tak, właśnie dlatego go kopnąłem. Wyobraźcie sobie oszukiwać ciężko pracujące kobiety. Czułem się w obowiązku coś z tym zrobić. Malutki potarł ręce i ze szczęściem w oczach rozejrzał się dookoła. Kłamiesz, malutki, przerwał mu surowym tonem legionista. Czy chcesz zupełnie sam trafić do piekła? bezustannie spragniony na zawsze popychając ciężkie diabelskie głazy malutki oblizał suche usta i już miał pociągnąć łyk z butelki kiedy przypomniał sobie o przyrzeczeniu złożonym legioniście. machnął ręką ten drań franc doprowadził mnie do szału głośno wystękał to była jego wina że tak się stało oszukał mnie Obiecał mi tyle piwa, ile zdołam wypić, a kiedy grzecznie poprosiłem, żeby dotrzymał obietnicy, zaczął zgrywać cwaniaka i uderzył mnie tutaj. Malutki pokazał na lewe ucho. To mnie zabolało. Rozumiecie, to była samoobrona. Kiedy indziej poszedłem na musztrę z brudnym pasem, a ten śmierdzący zwierzak, sierżant Paust, wpisał mnie za to do notesu, Franc obiecywał mi też inne rzeczy. Ale nie mam już do niego o to żalu. To znaczy, że nie chciał zapłacić za piwo, które wypiłeś? I nie chciał być twoim niewolnikiem? Powiedział legionista. Słuchaj, nie ma potrzeby mówić o tym w taki sposób. To nie brzmi dobrze. Było tak czy nie. Allah widzi wszystko, Allah słyszy wszystko. W porządku, niech będzie tak, jak chcesz. To był zgniły skurwy syn, bezwartościowy rozpustnik. Wykastrowana świnia, która, która nie musisz mówić nic więcej. Legionista podniósł rękę. Nie uznam tego, co powiedziałeś, za osobistą zniewagę, malutki, który byłeś moim najgorszym wrogiem, a teraz jesteś moim przyjacielem. Czy dasz mi butelkę wódki jako zadośćuczynienie? Malutki w milczeniu pokiwał głową. Będziesz musiał mi dać dwie butelki. Spowiadaj się dalej. Malutki z trudem przełknął ślinę, rozczochrał włosy i pociągnął się za kołnierzyk. Gdyby Franc przeżył, to i tak by go powiesili. Kiedy wypadł przez okno i walnął głową w kwietnik, to nie było już dla niego ratunku. To nie wygląda dobrze. Legionista pokręcił głową. Malutki popatrzył na niego zdenerwowany. Chyba nie sądzisz, że Allah wsadzi mnie do piekła za taki drobiazg? Daję ci słowo honoru. Porta gwizdnął, kiedy usłyszał wypowiadane z powagą słowo honor. Malutki wymownie spojrzał na niego. Nie powinieneś się śmiać, porta. Dla mnie słowo honor to coś świętego i daje słowo honoru, że Franz był draniem, od którego Allah odwróciłby się z obrzydzeniem. Legionista gestem oskarżyciela wskazał malutkiego palcem. Dostaniesz rozgrzeszenie. Ale to cię będzie kosztować dziewięć litrów wódki albo porządnego niemieckiego sznapsa. A skąd ja ci to do cholery wytrzasnę, krzyknął malutki. Znajdziesz i to szybko. Pamiętaj o swojej krótkiej linii życia, powiedział nieugięty legionista. Dostaniesz, co chcesz. Malutki splunął w dłonie i badawczo rozejrzał się po reszcie żołnierzy. Ten interesujący etap duchowego rozwoju malutkiego został przerwany nagłym wtargnięciem do bunkra esesmana i krosnika. Iwan nadchodzi. Wychodzą z okopów. Słyszeliśmy silniki czołgów i ciężarówek jadących drogą. Te trzydzieści cztery depczą nam po piętach. Esesman przerwał dla złapania tchu. Stary spokojnie popatrzył na niego. — Myślałeś, że będą z tym czekać na naszą zgodę? — nie potrzebują pozwolenia, żeby zamknąć nas w saku. — Zamknij się, nie jestem idiotą — syknął wściekle Sesman. Musimy uciekać, albo znajdziemy się w potrzasku. — Uciekać? — Po raz drugi już wypowiedziałeś to słowo — zakpił stary. — Na tyłach byłeś znacznie odważniejszy. — Wystarczyło tylko krzyknąć hail żeby być bohaterem. — Tutaj jednak rozkazuję ja — może zdecyduję zastosować się do rady twojego szalonego Führera i będziemy walczyć tu do ostatniego człowieka i ostatniego naboju. Sesman nie posiadał się z oburzenia. Nazwałeś Führera szaleńcem? Zapamiętam to. Mam nadzieję, pociągnął nosem Stary, ale powiedz mi, czy chcesz walczyć aż do ostatniego człowieka i do ostatniego pocisku? Na ciebie ceduje decyzję, czy mamy wypełnić rozkaz firera i zginąć w walce, czy też ratować własne życie. Sesman przestąpił z nogi na nogę, otworzył usta, po czym zamknął je, nie wypowiadając ani jednego słowa. Rozumiem, że twoje milczenie oznacza zgodę na podjęcie walki. Zatem w imię twojego firera idź na drogę z rurą, którą ma przy sobie Pluto. Zaś Krosnik i Heide wezmą amunicję. Macie zlikwidować tyle te trzydzieści cztery, ile zdołacie, zanim pozostałe zrobią z was miazgę gąsienicami. To przecież nonsens! wyrzucił z siebie SS-man. I ty to mówisz? Członek hitlerowskiej SS, musisz zatem przyznać, że Adolf jest szaleńcem i żądnym krwi maniakiem. Malutki wtrącił się do rozmowy. Pokaż rękę rozkazał esesmanowi, po czym chwycił jego dłoń, zanim ten zdążył cokolwiek odpowiedzieć. Masz bardzo krótką linię życia, wynoś się na drogę, albo jeszcze bardziej ci ją skrócę. W porządku, stary zachichotał. — Uzgodniliśmy zatem, że ratujemy życie wbrew rozkazom Firera. Zawsze łatwiej walczy się do ostatniego tchu, kiedy nie widać Iwana, ani nie słychać te trzydzieści cztery. Zwrócił się do Pluto i do mnie. Pójdziecie razem z Hajdem na drogę, zobaczyć, czy da się ją jeszcze przeskoczyć. To nasza jedyna szansa. Rozłożył mapę na skrzynce z amunicją. Z zainteresowaniem śledziliśmy jego brudny palec wytyczający naszą drogę ucieczki. Cały czas przez las, stwierdził Stege. Tak, dodał Stary. Większość szlaku biegnie przez bagna. Pocąc się obficie, przedzieraliśmy się w trójkę przez las. Deszcz ściekał z hełmów po plecach, pasy skrzypiały, byliśmy tylko w samych mundurach, telepało nas z zimna, nogi grzęzły po kolana w błocie, a woda dostawała się do butów. Każdy krok stanowił gigantyczny wysiłek. Pluto głośno zaklął. Zamknij się! syknął Heide. Zaraz na stół usłyszy Iwan. Pluto pogroził mu pistoletem maszynowym. — Sam się zamknij, gnoju. Nie zapominaj, że mamy z tobą coś do załatwienia. — Czemu się tak przejąłeś tym zawszonym rosyjskim wieśniakiem? Poza tym to była tylko pomyłka. Pluto zatrzymał się. — Pomyłka! — krzyknął. Echo odbiło jego głos od lasu. — Odpuść, Pluto! — próbowałem interweniować. — Zostaw tego idiotę! Zastrzel go albo zostaw! To nie twoja sprawa, przeklęty duńczyku. Nie wtrącaj się. Myślisz, że się ciebie boję? Machnął pistoletem maszynowym nad głową i ryknął na cały głos. Hej, Iwan! Stalinowski capie! Przyjdź tu po kapusia plutonowego Hajde! Hej, Iwan! Hajde rzucił rurę pancerfausta i pobiegł, ile sił w nogach. Uważaj, żebyś się nie potknął i nie nabił sobie guza! Krzyknął za nim Pluto. Podniosłem pancer faust i dalej szliśmy w milczeniu. Mokre gałęzie siekły nas po twarzach. Co za niedorzeczna wojna syknął Pluto. Czołgiści muszą biegać jak piechota. Co za pieprzona dżungla. Nic nie widzę. Chciałbym żebyś się już zamknął. Wyślij list z zażaleniem do Stalina albo Adolfa. Ale śmieszne. Odciął się Pluto, nagle wyszliśmy tuż przy drodze. Maszerowały nią kolumny rosyjskiej piechoty, żołnierze byli owinięci w pałatki. Z hukiem przewalały się wielkie ciężarówki i ciągniki z działami, tu i ówdzie błyskały latarki. Nigdy tędy nie przejdziemy, szepnął Pluto, chodźmy, zanim nas te świnie zobaczą. Bez zbędnego szmeru wycofaliśmy się. Nasz powrót do bunkra wywołał zaskoczenie wszystkich. Hajde, który dotarł tam wcześniej, usiłował teraz stamtąd zwiać, ale Pluto kopniakiem umieścił go pomiędzy malutkim a portą. Myśleliśmy, że jesteś już w drodze do Berlina, warknął Pluto. Dobrze biegasz, twoja kolejna.